To co, zaczynamy. Godzina 20.02, czyli taka palindromiczna 2.002. W związku z tym możemy rozpocząć. Misza, rozumiem, że wziąłeś batutę do ręki i rozpoczynasz koncert. Ja, jeżeli coś puszczasz, to nie słychać. Nie zdążyłem jeszcze play wcisnąć. No, u mnie naciśnięcie play zajmuje około pół sekundy, więc... No, Misza ma pewnie 500 różnych zakładek i musi znaleźć. Nie, on musi się zalogować do serwera i to przez konsolę, bo to wiesz, Linuxiarze tak mają, że nie mają przycisków. Oni mają komendy. On nie siedzi na Linuxie, tylko na Macu chyba, nie? On na wszystkim siedzi. Najgorsze, jakby na Linuxie, na Macu siedział. Misza, albo cię zmroziło. O, poruszyłeś oczami, to już wiemy, że ten. Muzyki dalej nie ma. Nie. Co opowiadasz? Ale to jest niemożliwe po prostu. To jest pewne. To jest absurdalnie niemożliwe. Nie no, Misza nie ma, naprawdę nie w tym sądzić. To nic nie mówicie tym razem, tak? No przecież cały czas mówimy o tym, że ten przycisk to jest niewiarygodnie długa obsługa. Ty w ogóle nas... A teraz? Teraz słychać. No dobra, to zacznijmy jeszcze raz. Ale za cicho teraz słychać. To ja zrobię wejście. Zróbmy przerwę i ja jeszcze raz powiem to samo, co mówiłem 2 minuty temu. Nie, no to cię zmontuję, tak? No to nie musisz się powtarzać, tak? No to po prostu puść muzykę, no. I tym sposobem Misza został dyrygentem od muzyki kosmicznej. Możemy rozpocząć 21. spotkanie z pracą komputerową z epoki. Ostatnio mieliśmy troszkę taką mniej epokową, bo reprinty, ale dzisiaj wracamy do starego, dobrego tematu. Moje Atari i bierzemy na tapetę numer 7 z 1991 roku. Ja tutaj już zaszeruję ekranik, ale nie mogę, ponieważ pewien pan tu szeruje. Dobrze, skończył szerować. Mamy. Mamy. Panie współprowadzący Misza Kamiński, tak. Powiedz mi pan, jakie twoje wrażenia? Tak, oczywiście. Przecież nie mogę się powstrzymać od tym. Tak, po pierwsze, znowu omawiamy pana Atari. Znowu jest to twoje Atari. I znowu nie czytałeś tego w epoce. Absolutnie. Nawet żadnego z 7 numerów nie widziałem w kiosku. Więc to jeszcze raz to powtórzę. Ale wygląda ładnie i widać od razu, że jest wklejone. Cenne, bo 8000 zł kosztowało. No to inflacja jest, panie redaktorze. My też jesteśmy coraz bardziej w cenie. Chciałem zażartować właśnie, że widzisz takie cenne 8000 zł. Dzisiaj to byś kupił pewnie z kilkanaście komputerów za tę kwotę. Myślę, że co najwyżej 10 wypieszczonych Atari 8-bitowych. No do tego powoli zmierza rynek retro, że komputery są bardzo drogie. Jeszcze niedawno pamiętam, że były po 250 zł Atarynki i to już była taka cena, na którą niektórzy kręcili nosem. Dzisiaj widzę, że i po 500 nikt nie kręci nosem, bo ciężko kupić. Niestety właśnie. Ale całe szczęście zdarzają się, bardzo się rynek się spolaryzował, to znaczy się pojawiają takie egzemplarze, które są naprawdę wypieszczone, ale też pojawiają się takie, które są kompletnymi krapami już, bo nie ma już takiego średniego, że nie wiadomo co się trafi i one, pamiętam, były w takich rozsądnych jeszcze cenach. Od 50 do 100 zł, 150. Ale panie drogi, mówisz mi tutaj o wrażeniach co do ceny,
A ja pytam o okładkę. Pan okładkę. Pytasz? No, oczywiście, no to tak. Krój pisma bardzo dobrze na szpalcie wklejony po prostu przez plastrem tutaj na główek. Natomiast zdjęcie widać, że jest po prostu przedrukowane skądś. No tutaj właśnie. No kolejny przykład. I nie zaczynajmy o piractwie znowu, bardzo proszę. Nie, ale no, piractwo swoją drogą, ale generalnie te okładki mojego Atari były fatalne. Moim zdaniem fatalne. Jakieś proste metody zastosowane, zero jakiegoś wyczucia estetyki. Zobacz ten czarny kolor w tle tego obrazka. Nijak się ma do czarnego w reszcie tej strony i w ogóle jakieś takie, no ohyda. No, widać, że to nie robił jakiś zawodowy grafik albo ktoś, kto nie miał wpływu, pewnie składany z jakichś, no właśnie, zagranicznych gazet. Zagranicznych gazet i tutaj no. Ja widzę też, nie wiem, czy to nie jest wada akurat skanu, natomiast wygląda mi na to, że jednak to zdjęcie środkowej części okładki jest wklejone tak trochę niechlujnie, bo widać, że jest wycięte po prostu w byle. No zapewne, no takie technologie, ale wiesz, nawet przy owych technologiach dostępnych w tamtych czasach można było to zrobić lepiej. Chyba w Polsce były takie te technologie, dlatego, bo to też nie będzie nieprawda, bo były ładne albumy wydawane już w latach 90. No ale to na eksport rok... były ładne, widziałem atlasy geograficzne i były przepiękne. Ze zdjęciami po prostu, nie, no właśnie, jak z zachodu. Właśnie o tym mówię, że to nie jest kwestia tego, że w ogóle technologie nie były dostępne, tylko że tutaj wykorzystywali taki, wiesz, trochę sznurek i klej, nie? Więc jeszcze prawdopodobnie nie robił to żaden zawodowy grafik czy osoba znająca się na składzie. W związku z tym wygląda to trochę tak potworkowato i niewykorzystany w ogóle obszar. Ani to nie jest dzieło sztuki, żeby je prezentować w takiej formie osobnego obrazu, nie zasłoniętego napisami. Ani to nie jest ciekawe, ani to nie jest interesujące. No rozumiem, że Atari nad globem, no fajnie. No. Akurat prześmiewczo... Nad globem pan powiedział, bo to jest ostatni odcinek, tak? Tego magazynu. Właśnie to, mówię, że... Chyba dobrze dosłyszałem? Globem? Nad globem? Tak. Pan dlatego... nie wymawiasz tej literki R, tak? Dlatego właśnie to jest takie symptomatyczne, że tutaj takie Atari ponad całym światem, a kończy się właśnie ten numer 7. Jest ostatni numer z serii. No dobrze. Co by cię może tak, jeżeli ktoś chce się wypowiedzieć, co kogo by najbardziej przyciągnęło? Jaki z tych podtytułów? Wieża ST, kasetowa? To trochę brzmi jak pasztetowa. Baza danych, programowanie, TOMS, nowy rekord Guinnessa. Bo szczerze powiedziawszy, to jest nawet bez jakichś odstępów napisanych, więc tak naprawdę nie wiadomo, czy chodzi o programowanie TOMS, czy o programowanie, przecinek, TOMS. No ale już nie będę się pastwił nad projektantem tej okładki. A mnie interesuje najbardziej programowanie TOMS. Jeżeli to jest programowanie TOMS jako jeden zwrot. Tak, może teraz by cię to najbardziej zainteresowało, ale w pewnym czasie, gdybyś nie miał TOMS-a, to by cię to zainteresowało? Absolutnie nie, bo ani nie wiem. TOMS, mimo że jest warszawskim produktem, to powiem szczerze, że widziałem go może z raz na giełdzie i tyle. Wszyscy mieli 10-50 z tych, co widziałem, stacji na Grzybowskiej. TOMS był ewenementem, prawdę mówiąc. No. Nawet nie wiedziałem, okej, mogłem pomylić go z zasilaczem laboratoryjnym, bo ta estetyka produktu faktycznie bardzo przypomina zasilacze laboratoryjne. Więc mogłem go faktycznie pomylić, że to był czyjś zasilacz, a nie stacja dyskietek. Ale mówiąc dalej, kasetowa baza danych. W 91 roku nie miałem bladego pojęcia, co to jest baza danych. Kasetowa może bym jeszcze zrozumiał, ale raczej by mi się to kojarzyło z katalogiem, jaki miałem w domu, spisu wszystkich gier i programów, które miałem na kasetach. Może to jest to, ale skoro już to miałem w zeszycie, to nie potrzebowałem tego jakoś na komputerze specjalnie. A ja ci powiem, że paradoksalnie najbardziej by mnie chyba wieża ST przyciągnęła. W owym czasie już się albo przymierzałem do zakupu STK, albo już go nawet miałem.
O, widzę, że Andrzej nas odwiedził. Dobry wieczór. Więc to byłby dla mnie taki haczyk. A na pewno nie nowy rekord Guinnessa, bo nowe rekordy Guinnessa to są właściwie co chwilę i to z różnych dziedzin, więc nie wiem, co by miało być takiego ciekawego. W 91 roku? Panie redaktorze, to ja nie pamiętam, żeby były aż tak... To jest jakby napływ zachodu i nie pamiętam, żeby były tak popularnie publikowane w... Wiesz co, właśnie paradoksalnie mnie się wydaje, że były. Był taki program, tylko już nie pamiętam, jak on się nazywał, ale cykliczny, coś związanego z satelitą czy przeglądem różnych newsów z satelity. I to leciało w naszej telewizji ogólnopolskiej. I tam takie rzeczy były często wspominane, na przykład. Poza tym właśnie po otwarciu na zachód ta cała nasza prasa się zachwycywała i zachłystywała tymi rekordami Guinnessa, więc też wszędzie można było czymś tam przeczytać. Jakiś newsik w stylu zjadł 3000 schabowych w ciągu godziny, nie? No. Bez popitki. Albo i bez, no. Dobrze. Układkę mamy omówioną. Jeżeli ktoś chce oczywiście zabrać głos, to proszę dać znać, proszę się odzywać. Pamiętajcie, dzielimy się wspomnieniami, przemyśleniami, opiniami. Można się odzywać. Nie jest to zabronione, a jest to wskazane. Dobrze, lecimy dalej. Co my mamy tu w numerze? Ja już tutaj powiększę do tego rozmiaru, żeby było więcej widać. Magazyn oczywiście ma 32 strony. Tak jak poprzednie, jest dwumiesięcznikiem. I tutaj Wojciech Ziętara informuje, że powoli będą przechodzić z tematyki małoatarowskiej na tematykę dużego Atari, czyli 16-32-bitowego ST i STE, TT-tka. Także jest to zapowiedź czegoś, co się w sumie nigdy nie wydarzyło, bo moje Atari, tak jak już tu wspomnieliśmy, się zdołało zawinąć, zamknąć. I to właściwie bez powodów finansowych, ekonomicznych. Z tego, co wiem, a rozmawiałem na ten temat zarówno z Wojtkiem Ziętarą, jak i z Klaudiuszem Lybowskim, wszystko wskazuje na to, że powody zniknięcia tego pisma z rynku były czysto osobiste. Po prostu chodziło o to, żeby trochę ukrócić, nie wiem, Wojtka Ziętarę, jego takie wewnętrzne królestwo atarowskie, i zrobił to prezes spółdzielni Bajtek, jednocześnie redaktor naczelny Bajtka, czyli Jarosław Młocki. Zresztą na tym tle już było wiele konfliktów w owym czasie między tymi panami. No i niestety skończyło się tym, że pismo zostało zamknięte, a dopiero po jakimś czasie podjęto próbę reanimacji, jak już Wojtka Ziętary nie było, bo udało się go usunąć ze składu redakcyjnego. To wtedy powróciło to jako, znaczy miała być kontynuacja mojego Atari, ale ostatecznie skończyło się na tym, że to był Atari Magazyn i też powstało go kilka odcinków, więc być może będziemy sobie kontynuować to nasze przeglądy prasowe jako przeglądy właśnie potem Atari Magazynów, ale to się jeszcze okaże. Co my tu mamy? No spisu treści nie będziemy tradycyjnie czytać. Ależ, panie redaktorze, no chwileczkę. Gdyż, no. Ale poproszę wyżej. Ja chcę jednak wyżej zobaczyć. Proszę uprzejmie. I zobaczyłem tu dwie rzeczy. Pierwsze to potwierdzenie tego, że prawidłowo przeczytałem ten amatorsko złożony tytuł na okładce, programowanie stacji TOMS. Więc jest to coś na pewno interesującego. Ale też nie z samej stacji TOMS, tylko w wersji multi, bo ponoć nie wszyscy wiedzieli, że można ją programować. I zauważyłem też dwie rzeczy jeszcze dodatkowo, czyli Skoczek, nowa gra komnatowa oparta na motywach Robbo. Muszę przyznać, że chyba wie wszystko o Robbo, ale okazuje się, że jednak nieprawda. Chętnie się dowiem, jak wygląda. I to ciekawsze, to też właśnie... Dlatego chciałem uniknąć jakby czytania spisu treści, bo my to wszystko i tak później omawiamy, wiesz, przeglądając konkretne artykuły. A jest tutaj ważny ten dopisek, niestety tylko dla nabywców naszej dyskietki z programami. Dyskietek, które poszukujemy od lat, których
chyba nikt nie kupował, skoro tak trudno je uzyskać gdzieś tam od użytkowników czy czytelników. No, a o zaginionych programach to już rozmawiamy ze dwa dni ostatnie, nie? Tak jest. Przejdźmy w takim razie dalej. Przejdźmy, w takim razie przejdźmy, pomijmy tradycyjnie właśnie spis treści. I zatrzymamy się na edytorze Basica. Ale poczekaj, jeszcze tylko właśnie taką odezwę, bo wiadomo, że tutaj na Zoomie obecność osób to jest jedno, ale później ludzie oglądają to na YouTubie, jak już wrzucimy i tam zazwyczaj kilkaset osób ogląda, w związku z tym być może ktoś z tych osób, są większe szanse, tak? Po prostu, że ktoś zareaguje na tą odezwę i gdzieś tam jednak będzie miał, a mowa o tym, co jest tutaj w dopisku, uwaga, wszystkie programy opublikowane w naszych wydawnictwach Atari, tylko Atari 1.2 oraz mój Atari 1.7 można nabyć na dyskietkach dostępnych w cenie 15 000 zł w redakcji na Wasilkowskiego 7, czyli tam w tej redakcji łączącej komodorowców i atarowców. Ponadto dyskietki te są sprzedawane przez sklepy Bajtka w Krakowie i Bytomiu, niektóre inne sklepy komputerowe. Więc zwracamy się z serdeczną i gorącą prośbą do słuchaczy, oglądaczy. Jeżeli ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, poszukiwane są te dyskietki albo zawarte na nich programy, no bo to też jest nawet cząstkowa rzecz, jest wartościowa. Na znalazce czeka cenna nagroda w postaci prenumeraty krówek. Ktoś chce coś powiedzieć? Mówi, że jakbym wiedział o tym teraz, to 30 lat temu właśnie w sklepie w Krakowie i w Bajtka byłem. No właśnie. I jakbyśmy wiedzieli takie rzeczy, że to będzie zaginione, to byśmy na potęgę to kupowali. I oczywiście te programy nie były wówczas atrakcyjne, no bo jeżeli możesz coś sobie przepisać z czasopisma, na przykład jakiś listing, no to po co wydawać 15 tysięcy na dyskietkę? No i właśnie. Aczkolwiek we Wrocławiu ja nie widziałem sklepu Bajka, chyba nie było. Ani takiego, który prowadzi taką sprzedaż, a na giełdzie, no nie pytałem nigdy przed coś takiego. Idźmy dalej. Strona trzecia, proszę Państwa, newsy ze świata pod hasłem wieści. Tutaj newsman również bajtkowy, czyli Janusz Jarmoch. Kolega Wojtka Ziętary, który został właśnie przez Wojtka wprowadzony do bajtka. Notabene oficer. Oficer jachtowy. Także stąd się znali. I tutaj newsy z prasy zachodniej dotyczące, może zacznę nietradycyjnie od prawej strony, monitor SC1435. Moje marzenie, którego do dzisiaj nie zrealizowałem. Więc jakby ktoś chciał się pozbyć albo nie daj Boże sprezentować. No widzisz, a ja 30 lat temu tak samo, kurczę, się zastanawiałem, czy wziąć, czy nie wziąć. Bo tak się monitor monochromatyczny SM124 właśnie do STK-a i tak się wahałem i się zawahałem. No, a ja kupiłem konkurencyjny od Philipsa, dlatego że ten 1435 w ogóle go nie było dostępnego, a jak już był dostępny gdzieś tam jakaś firmka sprzedawała, to no w koszmarnej cenie, po prostu dużo powyżej wartości rynkowej. W związku z tym wybrałem Philips CM88332, no, który funkcjonalnie odpowiada temu i różnic jakoś tam pewnie zasadniczych nie było, no ale jednak to nie jest ta piękna szarość, tylko mniej piękna kremowość. Bardziej taka pasująca kolorystycznie do Amigi niż do STK. Tym bardziej, że to chyba wtedy była nowość. Tutaj w 91 roku piszą, że dopiero zaprezentowano Mega ST z kolorowym monitorem. No tak, tak, bo to w 91 roku Mega ST się pojawiło. Ale widzę, że już pod rysunkiem jest błędnie napisany Mega ST. Tak, tak. No literówka, tak. No i ta nowsza drukarka laserowa, ta mniejsza SLM605. Cóż. Mogę powiedzieć, że poza monitorem mam taki komplet. No. I to jest właśnie
Bardzo fajna rzecz. A drukowałeś coś na tej drukarce? Ostatnio przynajmniej? Wiesz co, ja tą drukarkę dostałem i, że tak powiem, cały czas nie wymieniłem, że tak powiem, toneru. Czyli jeszcze nie wiesz tak naprawdę, czy działa? Teoretycznie nie wiem, czy działa. Tak, fakt. A toner łatwo jest zakupić do tej drukarki? Wiesz co, mam toner. Dostałem, także muszę... Nowy, tak? Zapakowany czy jakiś używany? Wiesz co, on jest zapakowany, nowy. Kiedyś kupił kolega Yamaha bodajże 4 tonery i jeden mi prezentował. Tutaj kolega Andrzej pisze, że w sobotę wyrzucił telewizorek, co się da podłączyć z retrokonsolą, a potem z naprawy dostał retrokomputerek. Czyli znowu zasada, jakby ktoś wiedział wcześniej, to by zrobił inaczej. Tak jest. Dobrze, mamy tutaj jeszcze Lynxa, konsolę do gier wideo. W pierwszej wersji. W pierwszej wersji. Ale już w pierwszej wersji było rewolucyjne. Takie maleństwo pracujące w kolorze. Nie wiem, czy ktoś z was tutaj ma Lynxa. Mam. A może się wypowiedzieć? Ale wypowiem się zgodnie z epoką. Akurat mam wspominkę z tego okresu, dlatego, bo chyba w Bajtku widziałem wtedy, bo tak jak mówiłem, mojego Atari nie mogłem w kiosku nawet zobaczyć, ale pamiętam albo tutaj, albo w którymś z katalogów tych takich na święta wydawanych z Pewexu, mówiąc w skrócie, widziałem Atari Lynx i bardzo pragnąłem mieć tą zabawkę, mówiąc w skrócie wtedy. I próbowałem przekonać wtedy rodziców. I mówiłem tacie, że to jest bardzo dobre urządzenie, bo można się tym bawić podczas jazdy samochodem, bo tak była reklamowana w tym katalogu, w którym go zobaczyłem. I był do tego cały osprzęt do podłączenia gniazdy przez gniazdo zapalniczki samochodowej. Wszystko było perfekcyjnie. Tylko był jeden problem, bo ja marzyłem o Atari Lynxie, a to tam marzyło o samochodzie, tak? Więc... No właśnie. Marzenie to prysło, tak? Tak, tutaj jest duża cena tego Lynxa. Tu jest napisane, że 400 marek. Pewnie oczywiście w momencie publikacji tego w moim Atari już była cena niższa. Dlatego, że tutaj poślizg był dosyć duży zapewne. Ale mimo wszystko nie było to mało jak na warunki polskie. Ale i dokończę to zdanie mówiąc, że w zasadzie nie widziałem u nikogo takiej zabawki wtedy w epoce. No ja wtedy w epoce miałem to szczęście, że tutaj we Wrocławiu była firma Atar System i oni mieli kilka takich maszynek. Zresztą bardzo reklamowali, nawet plakaty powstały z Lynxem. Ja tutaj miałem te plakaty, rozdawałem je w swoim czasie. Bo miałem ich ze 40 sztuk, ale ostatecznie trafiły do Tytusa. Muszę w sumie odebrać od niego, to może wam sprezentuję. I to były właśnie reklamy Lynxa. No i miałem też okazję pograć trochę na tym Lynxie tam właśnie w systemie, ale jakoś nie zachwyciło mnie to. No, podejrzewam, że ze względu na nieosiągalność. No właśnie, to ja... Tak samo mogę powiedzieć, że praktycznie się nie spotkałem w tamtym okresie. I też mnie jakoś tak nie pasjonował ten sprzęt. Dopiero jak kilka lat temu pojawiło się coś takiego jak AgaCard kolegi Jerzeja, to stwierdziłem, że z okazji 30-lecia Lynxa maszynka odżyła. Stwierdziłem, że muszę mieć, no i teraz mam. Ja tutaj powiem, że też mniej więcej tak jak w zeszłym roku rozmawiałem z Krolem na ten temat, że to jest takie fajne i też postanowiłem sobie zdobyć takie urządzenie i przy okazji akurat ta osoba, która się pozbywała tego Lynxa w wersji drugiej, co prawda, nie pierwszej, miała również Sega Game Gear, więc trafiły do mnie prawie że równolegle pojawiające się na rynku konsole i obie mają dosyć z epoki ekran. Muszę przyznać, że jest to... Zapomniałem o tym, że ekrany kiedyś tak wyglądały, tylko nie zapominajmy o tym, że to jest jeden z pierwszych w sumie publicznie dostępnych kolorowych wyświetlaczy ciekłokrystalicznych. One mają swoją fizykę, która
i ogranicza, ale da się przyzwyczaić i gra się bardzo przyjemnie. Tak, aczkolwiek Samblings jest ciężki dosyć, oczywiście w porównaniu na przykład z telefonami. No i 12 baterii jeszcze, jak do niego naładujesz tak, paluszków, to w ogóle jest kawał gruzu. I główna zaleta, czyli właśnie mobilność, troszkę się redukuje, jeżeli musisz skorzystać z zasilacza albo co chwilę ładować baterię, ale na pewno było to osiągnięcie. 6 baterii, nie 12. 6, przepraszam, oczywiście, bo 6 drugie do Game Geara idzie, masz rację. No lub 12, jeżeli rozładowujesz, masz w zapasie, przeładowujesz i tamte znowu ładujesz. Więc panie redaktorze, a ja teraz tak zapytam, bo na całe duże osiedle centralne w Warszawie tylko jeden kolega miał ładowarkę do baterii. Dlatego, bo też, że ten kolega dostał od jakiegoś strika zagranicznego zdalnie sterowany samochodzik i tylko on miał dwa paluszki doładowywane. A no właśnie. Chodzi mi też o to, że Lynx to nie tylko koszt samego Lynxa, ale całych tych dodatków, no bo jeszcze trzeba pamiętać, że nie nagrasz sobie na dyskietkę gry i nie włożysz do Lynxa, tylko trzeba kupić oryginalną kartę. Nie było jeszcze technologii takich jak obecnie, żeby sobie jakieś piraty instalować. Do tego właśnie baterie, ewentualna ładowarka, albo po prostu otwierasz, budujesz fabrykę baterii, albo kupujesz udziały w takiej fabryce. Więc no takie, powiedzmy, dosyć problematyczne. No i nie miały te gry startu do gier na przykład na moim Steku, czy do niektórych gier na Atari. Tak, zyskiwało to tylko przenośnością. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę anturażu, to w epoce było dziwacznie umiejscowione. Zwłaszcza, że nie umiem sobie tego wyobrazić w działaniu z tego powodu, że wtedy baterie manganowo-rtęciowe, zdaje się, były te ogniwa, albo nawet ołowiowe, to wtedy te baterie absolutnie nie nadają się do takiego poboru mocy, jaka tutaj jest potrzebna do zasilenia urządzenia, które potrzebuje już jakiegoś ogniw nikliowo-kadmowych, które mają bardziej stabilne. Tak, ale to wiesz, no to są jakby bolączki świeżych technologii, tak? Czy może to nie same technologie, ale same produkty to są. Jeżeli pierwszy taki produkt, wiadomo, następny za parę lat będzie można skonstruować znacznie wydajniejszy. No zresztą to, co ty posiadasz, czyli Lynx 2, to jest troszkę poprawiony tam ten jedynka, nie? Tak, ale dalej ten ekran ma swój urok, co prawda, ale szukam wymiany. Mhm. Tylko dodam, bo wiesz, ten Lynx po wymianie ekranu zyskuje na nowo. To wiesz, ja widziałem na żywo, bo na The Crunchu 3 lata temu pokazywał mi RZ po wymianie i Lao miał oryginalnego, to wiesz, to nie była ziemia. To też można zobaczyć w tym czasopiśmie, w PDF-ie, chłopaki to robi zdjęcia. Teraz mi wyleciała nazwa z głowy. G, jakoś na G. Bo to jest niemieckie pismo, wrzucałem je u nas na forum. Forum Atarum. Tam pokazane jest, jak wymienić sobie samemu, krok po kroku, ze zdjęciami właśnie ten ekran Lynxa i rzeczywiście widać tą różnicę kolosalną. No a poza tym, jak masz tą wersję, to wiesz, wyjście VGA. Mhm. No właśnie, i tutaj można dodać o tym, że Lynx współcześnie jest przerabiany, między innymi wyjście wideo się montuje, które pozwala podłączyć do czegokolwiek, choćby do projektora, tak? Tak. W epoce zwłaszcza. Ale tu dwie rzeczy jeszcze dodam. Jedna rzecz jest taka, że gdzieś widziałem na grupie atarowskiej na Facebooku zapowiedź takiego urządzenia od jednego z naszych, ale nie pamiętam już kto to, dlatego nie chcę wymienić nazwy. Ktoś mówił, że produkuje, czy planuje produkcję takich ekranów wymiennych do samodzielnego montażu. Przepraszam, Krolu? Candle. Candle, okej. To faktycznie... Po polsku candle. Candle, no to mów normalnie właśnie, candle. Candle, tak, być może. Dlatego nie chciałem mówić, bo nie chciałem pomylić. Producentów takich ciekawostek jest kilku, więc nie chciałem przypisać komuś candle. Czekam, w każdym razie kolego candle.
czekam na ten, na taki sprzęt, to jest coś, co potrzebuję. A druga rzecz, którą chciałem zwrócić uwagę, żebyśmy mogli przejść dalej oczywiście, panie redaktorze, to jest taka ciekawostka, która tutaj została wyróżniona przez recenzenta, przez pana Jarmocha akurat, że gra jako całe urządzenie potrafi być kompatybilne z osobami leworęcznymi. Poprzez odwrócenie i faktycznie sprawdzałem, przedstawia się w opcji jestem leworęczny i całość działa do góry nogami, mówiąc w skrócie. Przypomina mi to długopisy dla prawo i leworęczny. Ale wiesz, że ja jestem leworęczny, tak? No, tak. Jestem oburęczny, ale generalnie różnica między toczeniem a pchaniem jest... To wyjaśnimy w innym nie, odcinku. No, wiesz, wydaje mi się, że nie trzeba być leworęcznym, żeby na przykład inaczej pasowało ci ustawienie joysticka, tego pseudo joysticka w Blinksie, prawda? Więc to niekoniecznie musi być dla leworęcznych, no ale rozumiem, że taką przyjęto konwencję. Zwróćcie uwagę, że wczesne pady, te od Segi, miały po prawej stronie D-pad, ten krzyżak, natomiast późniejsze konsole przerzuciły się na lewą stronę. Mhm. Więc o czymś to musi świadczyć, że jest jednak jakoś wygodniej tak w społeczeństwie, natomiast jeżeli chodzi o leworęczność, praworęczność, to długopis jest kompatybilny w obu kierunkach i w obu rękach, natomiast ołówek już nie. Więc może przejdźmy do artykułu. Tutaj jeszcze tylko wspomniałeś, że to jest artykuł Janusza Jarmocha i ja podejrzewam, że raczej to jest na podstawie tłumaczenie z czegoś lub ewentualnie z jakichś materiałów prawda, reklamowych firmy Atari, bo wątpię, żeby nie zgodzę po prostu się, autor miał to urządzenie i po prostu opisywał wszystko w ten sposób, co tutaj możemy sobie poczytać. Ale to zdjęcie jest tak fatalnie zrobione, że wydaje mi się, że to jest jednak, że tak powiem, produkcja własna. No, do tego w tej chwili nie dojdziemy, więc przechodzimy do następnego elementu. ST Deluxe. Jest to jakieś czasopismo tutaj reklamowane jako wielka atrakcja, ponieważ jest w nietypowej formie, czyli wydawane na dyskietkach. Magazyn dyskietkowy. W takim układzie nie wiem skąd taka ładna okładka, no ale na dyskietkach znajdą się programy demonstracyjne, symulacje, gry, porady dla programistów. Wszystko można natychmiast obejrzeć i wypróbować na komputerze. No, jest to rzeczywiście ciekawa forma popularyzacji oprogramowania, czy też treści zawartych w tym piśmie. My też mieliśmy takie pisma, tylko że to były raczej amatorskie, wydawane przez grupy scenowe. Tylko że one były za darmo, a tutaj jest za 19,80 Deutsche Mark, czyli dosyć dużo jak na kieszeń przeciętnego czytelnika w Polsce. W 1991 roku nie, ale kilka lat wcześniej to półtorej pensji, tak. Brakuje mi tutaj tylko informacji, właśnie jedno pismo, na ilu dyskietkach się zawiera, bo to też jest istotne, jeżeli miałbyś na przykład, nie wiem, tam wydaje mi się, że widać na tym rysunku, znaczy na tym zdjęciu Neue i MIT 2 dyskietki, czyli podejrzewam, że chodzi, że od pewnego momentu wychodziło na dwóch dyskietkach, czyli za 20 marek mamy dwie dyskietki, więc już znacznie lepiej niż jedna. Pisma nie mam, Krolu pewnie ty też nie masz. Nie, nie. I to jest taki przytyk do nas w sumie, że powinniśmy to poszukać, no bo kurczę, no było coś, a nie ma. Także Misza, jeżeli możesz sobie tam w tradycyjnym pliku do zrobienia, wiesz, ten plik, w którym sobie zapisujemy coś do zrobienia i nigdy tego nie robimy, nie? To nieprawda. Często robimy, zwykle to też wyjaśnimy naszym słuchaczom, bo często w pozasceniu ustalamy różne rzeczy, które udało nam się dotrzeć do jakichś osób i zwykle nie przynosi to rezultatu takiego, jak wszyscy by oczekiwali, że na złotym koniu wjedzie po prostu ten wymieniona osoba znaleziona gdzieś w środku artykułu.
bo zwykle te osoby już niestety nie pamiętają tego, albo niektóre nie chcą mieć z tym nic wspólnego. Więc często docieramy do takich rzeczy, ale potem okazuje się to nie być aż tak ciekawe, żeby do tego wracać. Mm-hmm. O, widzimy, widzę, że pojawił się Rafał. Pozdrawiamy Rafała. Dobrze. Ale zapisajcie, żeby odszukać SPB Lux, bo być może gdzieś w sieci już to jest, to byśmy mogli przejrzeć, czy to jest ciekawe, czy nie. I pędzimy do strony czwartej. Bo na razie tempo mamy dosyć powolne. W 40 minut udało nam się 3 strony zrobić. Co sugeruje, że będzie 7 odcinków o numerze 7. To możemy trochę przeskipowywać strony, żeby nie było aż tak wesoło. Nie. Musimy sobie tutaj powolutku rozważać. Na stronie czwartej mamy listy. I tutaj za chwilę o tym będziemy rozmawiać. Mamy 2 reklamy. Reklama pierwsza jest Tomsa. Polecają tanie stacje dysków 525 cala do STK i Amigi. Samplery do STK i Amigi. Sampler do STK jeszcze z polskim oprogramowaniem. I interfejs RS232 do dobudowania do stacji Toms 720. I taką stację też zbudowanym też interfejsem. Co my tu dalej mamy? Turbo 2000F od firmy Muel z Warszawy. Cartridge, oprogramowanie, instalacja na poczekaniu. Czy wyobrażacie sobie teraz, że w dzisiejszych czasach na przykład jakieś no właśnie naprawy albo rozszerzenia komputera wykonują na poczekaniu? Dzieje się tak? Tak. Ktoś przychodzi z, na przykład z Apple'em, MacBookiem tak. I mówi, że proszę mi na poczekaniu rozszerzyć to i to i to i to robię na poczekaniu. Wiesz co, podam taki dokładny przykład, bo byłem z 2 iPhone'ami w naprawie, mówiąc w skrócie wymiana baterii. Niemniej telefony Apple zawierają w sobie Secure ID chip. Ten Secure ID chip jest przeprogramowywalny tylko narzędziami, które posiadają serwisy i można złamać wtedy tożsamość zaszyfrowania wszystkich wiadomości, które są przechowywane w sieci Apple. Wobec tego ja nie zgodziłem się na to, żeby to urządzenie leżało sobie kilka godzin bez mojego nadzoru tak naprawdę i pan poprosił mnie na zaplecze i siedziałem z elektronikiem, który najnormalniej w świecie przy mnie od ręki wyciągnął baterię, wsadził nową, wykonał testy i oddał mi telefon. Można ale, tak zrobić. Tak, ale bardziej chodziło mi, czy jakieś rozszerzenie, na przykład czy w Apple MacBook Air, czy coś tam można sobie doinstalować jakieś złącze USB, albo... Panie kolego, od 15 lat te urządzenia są nierozszerzane w ogóle. Nie można, krótko mówiąc. W skrócie nie. Ale oczywiście. Na tej samej zasadzie, co w epoce komputery Atari, one też fizycznie nie były, poza oczywiście płytą 130, którą można było porozszerzać, to jednak, nie oszukujmy się, większość rozszerzeń to było hakerstwo elektroniczne. Tak, ale zobacz właśnie, że to był taki pewien urok, dlatego że odkręcałeś obudowę i w 15 minut, maksymalnie pół godziny lutowałeś coś, co istotnie rozszerza możliwości komputera czy jakiegoś urządzenia typu magnetową. Zresztą tak przecież choćby Lotarek robił na zlotach, na City Venture, że była kolejka do niego, prawda, i on sobie tam dłubał i po 15 minutach miałeś takie rozszerzenie albo takie. Więc do dzisiaj w retro komputerkach to przetrwało, a jednak w tych współczesnych, nowoczesnych urządzeniach poszło w stronę miniaturyzacji, która uniemożliwia wiele rzeczy, ale też takiej właśnie nierozszerzalności, takich zamkniętych systemów. Na etapie konsol do gier PlayStation 2 skończyła się możliwość ingerowania w układy scalone tych urządzeń, bo mają szyfrowane szyny danych i wtedy jeszcze, czyli lat temu 12-13, można było właśnie na poczekaniu dostać tam do środka wmontowanego chipa, prawie tak jak teraz ze szczepieniami. Natomiast jeżeli chodzi o jedno jedyne fizyczne rozszerzenie MacBooka, dlatego, bo tam potrafi się zepsuć układ graficzny, ten główny, czyli tam
od firmy Nvidia albo od firmy. Się wszystko potrafi AMD. Zepsuć. Dobrze, ale ten układ jak się zepsuje. Ten się układ szybciej psuje po prostu. To komputer nie wstaje. Bo tam się może zepsuć jakiś układ elektryczny i można to naprawić faktycznie u tak zwanego pana Janka, dowolnego, tak? Bo to jest kilka elementów, zwłaszcza na linii energetycznej, jest do wymiany, że tak powiem, z lutownicą. Natomiast tutaj patrząc, że niszczy się taki układ i jest w internecie, można przeczytać o takim gościu, który sprzedaje takie specjalne obejście, nalutowuje się na stary układ po prostu płytkę, którą się wlutowuje też w odpowiednie miejsca na płycie głównej i wtedy komputer nie wie o tym, że istniał taki układ tam wcześniej i dzięki temu używa tej drugiej karty, która jest w procesor wbudowana. Dobrze, to, ponieważ to już jest dygresja jakby zupełnie niezwiązana z pismem Atari, to wracamy do strony czwartej i tutaj jest dział listy, do którego za chwilę wrócę, ale jeszcze chciałem tutaj o kolejnym newsie, czyli o programie MultiGem, czy też GEM. Może Krolu coś na ten temat więcej powie, bo pewnie używałeś w starych czasach. Wiesz co, sam się zastanawiam, bo MultiGem to nie jest to samo co Multitask chyba. No, wydaje mi się, że to jest taka nakładka właśnie. Widzisz, tutaj prezentowana przez Maxton na Cebicie 91. I no to jest taka... tu się właśnie zastanawiam, bo ja się z samym MultiGemem na STK-u nie spotkałem. Ale popatrz, tutaj jest napisane, że umożliwia równoległą realizację 6 zadań. To by sugerowało, że on jest jakby takim akcesorium, nie? Że uruchamia w jakiś sposób po prostu akcesoria. Zresztą jest tu napisane, że to działa od wersji TOSa 1.2. No, więc podejrzewam, że nakładka bardziej na akcesoria, nie? No, ale to akcesoria to przecież były ładowane normalnie w TOSie. To żadna, nie wiem. No tak, ale wiesz, w akcesoriach chyba było tak, że bez wywłaszczenia, że to nie było takie prawdziwe multiwątkowość, więc być może tutaj jakoś inaczej to działa, no nie wiem. Wiesz co, ja się w przypadku STK z czymś takim nie spotkałem, a to dlatego, że wiesz, no ja sobie nie wyobrażam pracy na komputerze, jak miałem 1040 STFM-a i z 1 megabajta i wiesz, i mieć uruchomione kilka aplikacji, wiesz. No bo w akcesoriach faktycznie mogłeś uruchomić 6 programów, no i tutaj ta koincydencja mnie trochę zastanawia, to też jest 6 zadań, nie? No i no napisali, że tutaj widzisz, jest to system wielozadaniowy i działa też z procesorami 68020, 68030. Na końcu pisze, że w przyszłości producent zapowiada także opracowanie wersji MultiGem na Atari TT. No. Tak. Ja, wiesz, a znasz jakiś komputer Atari, który miał 68030, a nie był TT-ką? Nie. Ale nie wiem, czy w tamtym okresie czasu już nie istniały jakieś karty, akceleratory, które mogły do STK wkładać. No, podejrzewam, że tak, dlatego że to Maxon robił różne karty, nie? No właśnie, ja tego nie w tamtym okresie po prostu nie wiem. Natomiast ja się spotkałem tylko wyłącznie, ale to już później w 94 roku z Multitosem, nie? To już wiadomo, typowo. No tak. No właśnie. No nic, w każdym razie jest to ciekawostka, że kolejny jakiś wielozadaniowy system, nakładka. Można też się kiedyś zorientować, jak to wygląda, bo teraz podejrzewam, łatwiej będzie do tego dotrzeć niż wtedy, bo trzeba było wtedy zapłacić 159 marek dla Atari ST. No i to też jest pytanie, bo tu jest napisane, że do Atari ST, ale czy to oznacza, że to było tylko skompilowane dla 68 tysięcy? Czy to nie było by wtedy możliwe, żeby sobie na przykład dodatkowo uruchomić właśnie na jakimś innym? No tak z tego wynika. Jest to trochę dziwne. Trzeba poczytać, skąd oni sobie to skopiowali i co się z tym stało. Wracając do listów, proszę panów redaktorów i słuchaczy.
Tu jest pytanie, czy na emulatorze ATSP można uruchamiać programy z komputera XT? Czy do Atari ST można podłączyć tylko dwie stacje dysków? Czy można podłączyć Atari ST do monitora Neptun 156? Można, wszystko można. Co mamy tu jeszcze? W Bajtku znalazłem ogłoszenie firmy z Lublina, kupiłem tam dwie dyskietki. Nie formatują się w mojej stacji Atari 1050. Formatują się jednak na komputerach klasy IBM w stacjach 1-2 MB. Nie wiem, co zrobić z tymi dyskietkami, obciągnąć format odpowiedni dla stacji 1050, czyli znowu problem z gęstością. To jest wbrew pozorom bardzo ważne również dzisiaj, bo łatwo o pomyłkę. Dzisiaj jest nawet chyba łatwiej o pomyłkę niż wtedy, bo jest trudniej dostać dyskietki CD, nowe przynajmniej, niż HD. To fakt. Ale patrząc na to, jak dostałem całe pudełko różnych dyskietek i nie mam opisane, jaki to jest rodzaj nośnika tak naprawdę. I o ile było dla mnie dużym zaskoczeniem, że byłem przekonany, że kwestia, możecie mnie nazwać, że tak powiem, ignorantem, ale byłem przekonany, że kwestia jednostronicowości dyskietki opierała się tylko i wyłącznie o to, że dyskietkę, kiedy trzeba było użyć drugiej strony, trzeba było ją przekręcić. Po prostu wyjąć ze stacji i przewrócić. Okej, to jest w porządku, ale nagle się okazało, że mam część dyskietek single side, które po prostu mają to pole magnetyczne tylko na jednej stronie. Na drugiej stronie jest całkowita pustka. Całkowita pustka z fizycznego punktu istnienia nie istnieje. To takie czepialstwo. Nie bijcie mnie, proszę. No, zrozumiałbym jeszcze kas Krola, żeby mnie tutaj z fizyki wywiad zrobił, ale że od ciebie obrywam. Okay. Wracamy do listów. Nie, to taki żarcik. Jesteśmy pacjentami Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich. To brzmi ten list, jakby to był powód do dumy w ogóle. Wymienienie. A to nie jest powód do dumy? Piekary Śląskie? Dobra. Jakby to był stan trwały, to znaczy jakby oni tam siedzieli od czterech co najmniej. Tak. No ale przynajmniej od trzech numerów, skoro czekali na ten list opublikowany. Ja kiedyś o tym wspominałem, jak przeglądaliśmy wcześniej chyba Bajtek, tylko Atari, już nie pamiętam, jedynkę czy dwójkę, tam gdzie był właśnie opis gry Baker Street 221B, dlatego że pamiętałem o tym, że gdzieś czytałem, że ktoś skończył grę właśnie będąc pacjentem i to jest tutaj w moim Atari numer 7. Z nudów, jakie tu panują, postanowiliśmy rozwiązać wszystkie zagadki kryminalne Baker Street. Podajemy więc gotowe cyfry, których należy użyć przy rozwiązywaniu poszczególnych zagadek. Jeśli ktoś chce dojść do tego samodzielnie, to dalej nie powinien czytać. I tu mam pytanie do was, bo ja osobiście w epoce nigdy w tę grę nie grałem ze względu na to, że ona była tylko i wyłącznie na dyskietce i nie miałem. Czy ktoś z was nią grał i jakie są wasze opinie, jeśli tak? Ja wiem, że widziałem, coś tam próbowałem, ale i tyle. No bo naprawdę brzmi to dobrze, tak? Ja na przykład uwielbiam opowiadania z Sherlockiem Holmesem. Są to naprawdę niesamowicie napisane rzeczy. I gra teoretycznie powinna być takim haczykiem dla miłośników tych opowiadań. A jednak, kurczę, nie wiem, wydaje mi się, że jakoś nie bardzo bym się w tej grze odnalazł, jeżeli takie są rozwiązania. Na przykład dziwna sprzątaczka 4-2-1, a zakochany żeglarz to 2-4-1. Cokolwiek to nie oznacza, nie jest to zachęcające. Ale moglibyśmy kiedyś zagrać, może wspólnie, chętnie, wspólnym wysiłkiem na właśnie U nas wszystko gra w jakąś niedzielę. Mi się wydaje, że ten opis tutaj jest zrobiony przez osoby, które nie chciały robić jakiejś wielkiej recenzji zachęcającej do tej gry, tylko podały kawałek w inżynierski sposób. Tak, solucja. To się skojarzyło, tak? Czyli wydaje mi się, że ta zagadka nie polega na tym, że masz jakiś jeden wariant i musisz podać gotowe cyfry, tak jak tutaj jest, tylko w jakiś sposób trzeba dojść do tego, jak te cyfry
zostały. No jasne, ułożone. Aczkolwiek powtarzam, nigdy w tę grę nie grałem, a jednocześnie wiem, że w niej się chodzi i szuka się wskazówek. Trzeba wiedzieć do rozwiązania danej sprawy, które wskazówki są ważne, więc podejrzewam, że to są numery tych wskazówek. No ale to myślę, że niepotrzebnie już drążymy temat, skoro nie wiemy w ogóle, jak ta gra wygląda w praktyce, jak się w nią gra. Więc mówię, możemy się umówić na u nas wszystko gra. To ma recenzję. Nie widzieliśmy, nie graliśmy, ale wiemy, jakie jest rozwiązanie. Możemy dać. Proszę, 10 na 10 punktów, tak? Chociaż tak. Grafika mogła być lepsza. To jakbyś, Misza, dopisał do tego drugiego pliku, gdzie mamy gry, które obiecujemy sobie zagrać i nigdy nie gramy. Sens gry asekuracyjnie 6. Asekuracyjnie 6. Dobre, dobre. No bo wiesz, u mnie czekają kryształy z Arborei, żeby z tobą zagrać. A, no właśnie, właśnie, właśnie. Bardzo chętnie, tak. Bardzo chętnie za pół roku. To już obowiązkowo musimy to zagrać w niedzielę, ze względu na to, że ty pokażesz oryginał, którego ja nigdy w życiu nie widziałem, a ja pokażę, jak grać. Dobrze. Idziemy dalej do strony 5. Mamy tutaj nieśmiertelny edytor Basica. Już dawno o nim nie rozmawialiśmy, więc jeżeli masz potrzebę wypowiedzenia, to bardzo proszę. To jest wersja 1.1 dla Basica. O właśnie, chciałem zauważyć, że być może jest już jakiś błąd poprawiony. No, śmiem wątpić, szczerze powiedziawszy. Ale tutaj jeszcze nawiążę do poprzedniego odcinka na 20 o X-ach. Tutaj też w fatalny sposób jest wydrukowane, chociaż da się przeczytać, co tu jest napisane, to jednak... Wiesz co, tak, aczkolwiek no, jest to jednak trochę czytelniejsze, nie? Mimo wszystko. Chociaż ta farba jest właśnie trochę wylewająca się, nie? I jeszcze ten żółty kolor, który czasami bledł w niektórych miejscach, niektórych nie, to standard tamtych czasów. Czyli nie chcesz za długo rozmawiać, dobrze? Nie, zdecydowanie już popokowaliśmy to na lewo i prawo. Możemy zrobić specjalny odcinek. Ale Mono chyba chciał coś powiedzieć. Zdecydowanie. Każdy stały czytelnik Bajtka ten edytor Basica znał już na pamięć, więc... Tak, no szczególnie, że on był powtarzany. On był powtarzany i w Bajtku, i w moim Atari, w Bajtku tylko Atari. I czasami można było właściwie co miesiąc czytać sobie ten edytor do snu. Nie wiem, czy ktoś nie zna tego edytora już. Z drugiej strony, gdyby tylko raz był wydrukowany, na przykład w Bajtku, no to podejrzewam, że faktycznie mało kto by z niego korzystał. Więc taka nachalna reklama i oczywiście kasowanie wierszówki za to, no miało swoje jakby uzasadnienie merytoryczne, tak? No bo rzeczywiście potem ludzie z tego korzystali. A wiadomo, kto napisał ten edytor Basica? Zdaje się, że pierwszą wersję napisał Wojtek Ziętara, a ktoś potem zgłaszał jakieś poprawki do niego. Konwersja 1.1. I Wojtek Ziętara uznał, że rzeczywiście są to sensowne poprawki. Aczkolwiek widziałem też chyba wersję w jakimś innym piśmie. Ktoś inaczej coś proponował, tak mi się wydaje. I nie było recenzji? Program napisany jest w zasadzie poprawnie, ale posiada kilka drobnych, acz znaczących błędów. Tak. Tutaj mamy wypisanie znaków specjalnych, czyli tych osiągalnych w trybie graficznym. Ale powiem ci, że to akurat mi się ostatnio przydało, bo potrzebowałem zrobić ramkę w emulatorze. Tak, proszę pana, i emulator, nie wiem, jak korzystasz z takiego emulatora, ale zdaje się, ma taką podpowiedź, jak uzyskać te. Na Macu nie widziałem. A, bo wiesz, to nowoczesne technologie. Dobrze, idziemy do esencji, czyli gry. Gry, tu mamy Jarosława Jacka, a nazwiska nie napisał, widzisz. Taki żarcik. I gra Starcie. Jest tutaj wydrukowany listing, nie jest on zbyt długi. Dlatego podejrzewam, że w starych czasach wpisywałem, a jeśli nie ja, to Zyga. Czy w to graliśmy, nie pamiętam.
co my tu mamy? Prezentowana gra ma charakter zręcznościowo-strategiczny. Czyli trzeba być zręcznym w strategii. Zabawa polega na niszczeniu wrogów, którzy zdarli się na swoje terytorium. Teren podzielono na pola i oznaczono, podobnie jak szachownice, współrzędnymi literowo-cyfrowymi. Aby zniszczyć istotę, należy wpisać z klawiatury położenie wroga. Jeśli źle wpiszesz współrzędne, musisz nacisnąć dwa razy klawisz z cyfrą oraz jeden raz klawisz z literą. Słyszysz sygnał dźwiękowy i dopiero teraz możesz wpisywać nowe dane. A ja poprosiłbym pana redaktora o cofnięcie się do spisu treści, bo nie cała ta informacja została tutaj przekazana. To prawda, dosłownie na sekundę, a było dosyć zabawne. Spis treści ma opisy troszkę lepsze. Coś w stylu... kapitana bomby. Cenników giełdowych. O, to jeszcze lepiej. I znowu brzydcy kosmici napadają na Ziemię. Bądź dzielny, zręczny i sprytny. Obroń naszą planetę przed najazdem. W tobie ostatnia nadzieja. To ktoś się za dużo Gwiezdnych Wojen naoglądał. Ale tam kosmici nie byli brzydcy. Nie, ale była ta... Chyba niektórzy tylko. Księżniczka Leia, jak Jabba. programowała R2-D2, to powiedziała właśnie "You're our only hope. Obi-Wan Kenobi. Help us." Dokładnie... A, co ja będę wam mówił? No, pamiętamy, ale to, że przypomniałeś, to bardzo dobrze. No. To teraz może przejdziemy do... Potem TEDx mnie chwali za to, jak wspominam coś o Gwiezdnych Wojnach. Aha, ale to tutaj nie. Tutaj cię nie pochwalą, tutaj ci powiedzą, że wszyscy to wiemy. Dobrze. Granie brzmi dla mnie, szczerze powiedziawszy, ciekawie. Nie wiem, jaki tu jest charakter strategiczny. Bo jeżeli wpisujesz współrzędne, to bardziej mi to przypomina takie do nauki pisania na klawiaturze. Pojawia się na górze na przykład jakaś cyfra i trzeba odpowiednią cyfrę wybrać na klawiaturze albo literę, żeby strącić tą cyfrę. Gra kończy się, gdy zabraknie czasu lub bomb. Tych ostatnich ubywa po każdym niecelnym strzale, jednocześnie po każdym celnym przybywa. Rozumiem, że ten stworek się porusza, ta istota, i stąd można nie trafić. Czyli trzeba go ustrzelić, trochę taka snajperka. No i mamy podziwiany przez ciebie w spisie treści program SCO. Na drugiej stronie czek, co należy odczytywać jako skoczek. Sko i czek. I jako rysunek jest talia na dłoń kart, tak? Tak. Do gry. I to mam teraz... o tym robbo, tak? Tak. Ja spróbuję to ułożyć dwa obok siebie w tej przeglądarce. Tylko nie wiem, czy... No tak, akurat złożył mi nie te strony, co trzeba. Dobra, to jest panu już podziękujemy. Panu programowi oczywiście. Legenda tej gry podobna jest do legendy gry Robbo. Jednak w odróżnieniu od niej jest to gra platformowa. Mały stworek został uwięziony w odległym układzie planetarnym. Aby się z niego wydostać, musi przejść szereg planet. Aby wydostać się z planety, musi zebrać śrubki porozrzucane po tej planecie i zbudować z nich pojazd kosmiczny, którym przeleci na następną planetę. No, kopia po prostu opisu Robbo, tak, historii Robbo. Naszego bohatera czeka wiele przygód. Bieganie między potworkami, skakanie nad przepaścią to tylko niektóre z atrakcji. Wszędzie czyhają na jego pułapki. Oprócz śrubek znajdzie tam różne przedmioty. Niektóre będą mu przeszkadzały, inne pomagały. Oprócz niesamowitego refleksu do przejścia wszystkich planet potrzebna jest również zdolność logicznego myślenia i umiejętność przewidywania, by nie wskoczyć w pułapkę. To właściwie dyskwalifikuje większość ludzi i polityków szczególnie. Ale to, że pan mówisz, że to sprytni są inaczej, czy może ma mniej zręczni? Bardziej chodzi mi o tą zdolność logicznego myślenia. Często ważne jest... Oczywiście, panie Sianecki, dobrze pan to skwitował, podoba mi się. Często ważne jest, by nie marnować kluczy, gdyż nie jest to potrzebne, bo później mogą się one przydać. Zabawa nie kończy się jednak po przejściu wszystkich planet, gdyż tam czekają na niego znajome stworki, które znowu więzią naszego bohatera na planecie, z której zaczynał swą wędrówkę.
biedny skoczek musi znowu pokonywać cały labirynt z niższą tolerancją na pomyłki, czyli zapętlenie. W ten sposób nam dano znać, że ta gra nie ma końca. Do gry dołączony jest edytor plansz uruchamiany 6-literowym hasłem. Uwaga, dalsza część artykułu tylko dla znających hasło. O, proszę bardzo. Dalsza część powinna być zakodowana przy pomocy tych 6 liter. Jakimś szyfrem Cezara, czy tam Gadery Poluki, jakkolwiek znacie ten wariant. No to już nie będę tego czytał, bo nie znam hasła. Nie wiem, czy można w ogóle. Potwór. Jakbyśmy mieli kseksa, to bym zobaczył, jakie jest hasło, tak? No ale nie mamy. Ale nie możemy zobaczyć, bo nie mamy tego programu. Zresztą chyba, bo być może ktoś z was mógłby w tej chwili sięgnąć do bazy danych Atari Online i wpisać skoczek. Wiem, że mogą się pojawić takie nazwy, ale to niekoniecznie ta gra. Bo no, nie jest to unikalna, odkrywcza nazwa, więc wiem, że na przykład powstało coś takiego we współczesności jak skoczek. Opis przedmiotów. Mamy gumę balonówę. Wygląda jest, jak pudełko. Przepraszam, ale jest, tak? Jest skoczek z tajemnic Atari. Może to... O, to znaczy, że ktoś przepisał albo ktoś nam udostępnił. No to świetnie. To jak jest, to wrzuć tutaj na czata. Może dla sportu uruchomimy. Aczkolwiek nie jest to... Tak, widzisz, to wygląda, że to jest to. Absolutnie nie wygląda, jakby to było to, bo to jest Jumping Jack, jakiś klon Jumping Jacka. No być może to właśnie tak ma być. A, przepraszam, to nie doceniłem tego w tej produkcji, już rzuciłem. Skoczek, Dariusz Rzepka. No to nie jest to, bo w tym... w moim Atari jest autorem Piotr Pawłow, lat 13. Warto na to zwrócić uwagę, że tacy młodzi ludzie pisali gry na Atari, fascynowali się. Więc nie będziemy teraz chyba grać w skoczka, co? Jeżeli autorem jest Piotr Pawłow, to w bazie Atari Online jest drugi skoczek. On jest opisany jako tertet. Natomiast kiedy go się uruchamia, to rzeczywiście jest tam nazwisko autora Piotr Pawłów. Dokładnie ten, który jest. A masz pod ręką tak, żeby podzielić się na Zoomie? Mogę, jak najbardziej. To proszę bardzo, ja stopuję szerowanie. Już mono wrzuciłem na Zooma Seksa. To i bardzo dobrze. Ten tertet mnie, gdyż był po prostu, panie kolego, zbił z tropu. Wiesz co, bo to jest konwencja TOSEC-u i czasami ludzie niepotrzebnie wpisują rzeczy, które widzą na ekranie. Być może ta nazwa się pojawia, a w oryginale nie było, ale jakiś pirat na przykład poprawił, albo dobrze, ktoś tam rozmodyfikował. Że ktoś nie wpisał Atari 800 emulator. Już widzimy twój emulator. Mono. Ale ja nie umiem w tą grę. Ile tych plansz trzeba przejść? Tak? Z taką trudnością? Dobro było 56. No dobrze, to może ja zaszeruję z powrotem ekran. To wygląda zabawnie. No, to nie, jest... ale powiem wam tak, wygląda to dobrze w sensie takim programistycznym. Aczkolwiek oczywiście, gdyby autor miał zdolności graficzne, to by troszeczkę popracował nad grafiką i kolorystyką. I to jest potencjał, widzę w tej grze. Słuchajcie, tutaj jest opis przedmiotów. Właśnie zacząłem go czytać wcześniej. Guma balonowa.
Wygląda jak pudełko z narysowanym na niej kółkiem. Po wzięciu balonu, balonowy skoczek może latać, dopóki się ona nie skończy. Białe pasy po lewej stronie. Gaz. Wygląda jak butelka z literką G. Po wzięciu gazu skoczek leci do góry, aż się gaz nie skończy, przy czym nie może się poruszać. Potwory w czasie lotu nie są groźne. Pytajnik. Może dać śrubkę, klucz, gaz, gumę balonową lub życie. Klucz i drzwi. Jak nam wszystkim wiadomo, drzwi otwieramy kluczem. Śrubka to zbieramy, rakieta do tego wchodzimy. Wydaje mi się, że to jest naprawdę prosta gra i rzeczywiście jest to inny układ niż w Robo. Tam mamy z góry, tu mamy z boku. Jest element grawitacji, tak? Bo możemy latać. No, wydaje mi się, że to jest ciekawa wariacja na temat Robo i dosyć oryginalna. Ja, panie redaktorze, jednak mam inne zdanie na ten temat, bo jest to bardzo ciekawa gra. Chciałbym w nią się pobawić pewnie i zobaczę, co można o niej powiedzieć, ale bardziej przypomina swoim poziomem trudności i dziwacznością Jet Set Willy, bo odrobinkę właśnie tutaj... Myślę, że ta piramida cię skrzywiła pod tym względzie. Nie, to, że czegokolwiek się nie dotknie, to się umiera, jak Henry House albo Jet Set Willy. Ale jeżeli dobrze rozumiem, listing tego jest dostępny. Podejrzewam, że to jest napisane, chociaż nie ma to nigdzie o tym mowy, ale w czym to mogło być napisane? Nie ma mowy. Podejrzewam, że w Atari Basicu. Może to było dołączone na dyskietce, nie? Tak, ale też listing jest napisane, że wielkość tej gry, tutaj jest uwaga, wielkość tej gry uniemożliwia wydrukowanie listingu w moim Atari. Dlatego też publikujemy tylko jej opis. Sama zaś gra znajduje się na drugiej stronie dyskietki zawierającej program tego numeru. No więc podejrzewam, że tam jest listing. A skoro jest listing, to najprawdopodobniej oczywiście mógł być to jakiś Basic, czy Atari Basic, czy Turbo Basic. Może skompilowany, nie wiem. Mono, ty masz ten pliczek w formie XX-a, więc może coś charakterystycznego znajdziesz w środku. Nie wiem, co nam powie, w czym to zostało zrobione. No i tyle. W każdym razie wydaje mi się, że jest to ciekawa wariacja i sobie pogram po tym programie w to, bo gdyby się udało dotrzeć do listingu, to może będzie można coś zmodyfikować. Bartodzie się wita. Cześć Bartodzieju. Dobrze, przechodzimy tego działu gier, dwóch nadesłanych przez czytelników, do gry profesjonalnie wydanej, czyli Blue Team Bridge. Grałem kiedyś w tę grę na Atari. To było w momencie, jak zafascynowałem się Bridge'em. Okazało się, że to jest świetna gra. Niestety wymaga troszkę towarzystwa, bo jednak z komputerem to już nie to samo. Nie wiem, czy wygracie w Brydża? Ja kiedyś grywałem i muszę przyznać, że... Też kiedyś coś tam grywałem w Brydża, nie? Mhm. Głównym czynnikiem tej gry jest no przede wszystkim tylko i wyłącznie licytacja i tutaj chodzi o te relacje międzyludzkie, które odbywają się wtedy. No to jest takie najfajniejsze. Blef, trochę blefu, trochę tak. Takiego podpuchy, trochę... Trochę można przelicytować. Trochę wsadzenia kogoś na minę. To jest właśnie aspekt, którego komputer nie odda w żadnym wariancie. Nawet współczesny komputer. Czy podejrzewam, że można by spróbować takie symulować zachowania ludzkie? Wiesz co, ale będą powtarzalne, bo w pewnym momencie twój, że tak powiem, partner od bryża może powiedzieć, wiesz co, źle się czuję, muszę iść do, nie wiem, przewietrzyć się albo coś zjeść, tak? I to tego komputer ci nie powie. Jest bardzo dużo czynników, które cała to konglomerat czynników, które może i zachowań ludzkich nie będzie absolutnie do odtworzenia przez komputer. Można zasymulować, zgodzę się, zachowania, tylko to będzie sztuczne, bo pewien repertuar się zacznie powtarzać prędzej czy później. No tutaj co prawda nie mamy samego jakiegoś brydża, tylko program pomocniczy do tej gry, Blue Team Bridge. To jest program, który pozwala przechowywać rozdania. W oryginale można było tylko 10 rozdań i nadpisywać. A tutaj mamy program w Turbo Basicu,
zajmuje całą stronę dyskietki. Są operacje, które trzeba wykonać wstępnie. Ze względu na specyfikę zapisu rozdań, każdy z nich zajmuje jeden sektor dyskietki. Czyli na jednej stronie dyskietki można zapisać 720 lub 1040 rozdań. Czyli taka biblioteka rozdań jest to. No, w sumie użyteczne dla kogoś, kto analizuje, kto gra na przykład sportowo tę grę, a nie tak towarzysko, czysto towarzysko. Autorem jest Piotr Kastarynda. Podejrzewam, że jakiś brydżowiec od Atari. I to jest ciekawe, że właśnie w starych czasach ludzie zajmujący się na przykład właśnie czy to szachami, czy to brydżem, no, korzystali z komputerów do wspomagania się i często to było Atari. Jeszcze mam w zanadrzu chyba nieopublikowany artykuł o wykorzystaniu Atari do organizacji turniejów szachowych. Niestety te informacje są trochę skąpe i nie ma tego programu w całości, ale kiedyś trzeba będzie to opublikować, jeśli jeszcze nie było opublikowane. Także nie będę tutaj już tej historii rozwijał, bo to i tak dygresja. Ale widzimy tutaj, jeżeli chodzi o ten program Turbo Basicu, że można zapisywać pliki, zapisywać sektory, zmianę stopnia trudności, kasowanie rozdań, odczyt spisu rozdań, odszukanie sektora wolnego. Opis funkcjonalności tutaj tego programu. Dobrze, przechodzimy do kasetowej bazy danej, o której Misza w tamtym czasie nic nie wiedział w roku 90. Jeżeli można wrócić jeszcze do tej... Proszę listy, uprzejmie. To szybki rzut okiem wykonałem i wygląda mi to... Że skoczku. Tak, wygląda mi to, jakby gra była w Basicu, a konkretnie w Turbo Basicu. Mhm. Dlatego, że pod ROM-em znajduje się coś, jak wygląda właśnie interpreter Turbo Basica, to znaczy są tam rozkazy. Natomiast sama gra, jak sprawdza się Memlo, no nie? Od Memlo zazwyczaj znajduje się program w Basicu. Wszystkie Basiki chyba tak trzymają dane. I on ma taką strukturę właśnie, jak Turbo Basic wygląda mi na to, no bo pierwsza strona zawiera zmienne, a druga strona ich nazwy i to żywcem widać. A dolar, procedura i ADN, ADN1, ADDL, polit i tak dalej. Więc niewykluczone, że ktoś po prostu napisał program w Turbo Basicu, a potem zgrał żywcem pamięć, skompresował to, no bo gra się dekompresuje, no i tyle. A potem dekompresuje całą pamięć i skacze w odpowiednie miejsce i to wszystko. No to wracamy. Niewykluczone, że nawet kod źródłowy dałoby się wyciągnąć z tego. No więc właśnie, lub wracamy do apelu o to, żeby ktoś, kto posiada dyskietki mojego Atari z epoki udostępnił, bo jeszcze nie zapominajmy o edytorze. Podejrzewam, że ten edytor nie jest w grze samej, tylko jest osobno. Więc te poziomy można było zapewne na dyskietce jakoś sobie edytować, co sugeruje, że trochę tych danych tam było, tak? Listing gry, listing edytora i dane komnat, czy też jak to nazwać. W międzyczasie możemy powitać osoby, które ostatnio się zalogowały z Ulugula, Wojtas. Wojtas. Tak, także... Dlatego, bo jest dwóch Wojtasów. Więc... Tak, dlatego nie powiedziałem, bo powtórzyłeś, a w sumie... I Wojtas. Jeszcze jeden Wojtas, tak. Może Wojtas chciał się upewnić, że na pewno wejdzie i z trzech urządzeń wszedł. Już. To nawet z 10 dasz radę. Tak. Jeżeli jesteś tym samym Wojtasem. No, zdaje się, że u nas Zoom jest zarejestrowany, że do 100 osób może wejść. Także spokojnie, jeszcze wystarczy. A Jaro też jest, cześć. Nie zauważyłem wcześniej. O, Jaro, tak, cześć.
Dobrze. Dzięki za informację, Mono. Oż ty, panie. I tu mamy kasetową bazę danych. Nazywa się Baz wersja 1.0. Allium 7/12/1988. Jakub Cebula. I powtórzę już, bo kiedyś o tym mówiłem na którymś spotkaniu, że Jakub Cebula to jest człowiek z Wrocławia, u którego miałem przyjemność rozszerzyć Atari, pamięć w Atari, w małym Atari, w okolicach roku właśnie 90-91, trudno mi powiedzieć. Nie kojarzyłem go w ogóle, że on do Bajtka pisze, bo gdybym wiedział, to bym pewnie coś na ten temat z nim pogadał. Mieszkał naprzeciwko dworca. Zresztą ustaliłem to ostatnio na spotkaniu z Blaszpem, Konopem i Aleksem D, jak byliśmy, zrobiliśmy teraz niedawno kwasa na żywo w czterech, to rozmawiałem na ten temat właśnie z Blaszpem czy z Triplexem, bo teraz ma taką ksywę i okazało się, że on doskonale pamięta tego Jakuba Cebulę, więc postanowiliśmy, że jakby troszeczkę tych faktów sobie na jego temat pospisujemy i postaramy się go jakoś znaleźć. Tym bardziej, że no ja próbowałem szukać, ale to jest na tyle popularne imię i nazwisko, że nawet z Wrocławia są tacy ludzie, nawet studenci jacyś Politechniki Wrocławskiej, którzy dopiero niedawno porobili magisterki, więc to na pewno nie oni. Ten człowiek teraz powinien już być no, dosyć dojrzały wiekiem, na pewno starszy od nas. I cóż, panie Miszo, chciałeś powiedzieć, bo się zachwyciłeś, usłyszałem twój zachwyt i to. Dwie rzeczy zwróciły moją uwagę, no ale właśnie pan schował te rzeczy, które zwróciły moją uwagę. Proszę uprzejmie. I tutaj tak, bo mówiłeś pan Jakuba Cebulę i bardzo dobrze. No to jest bardzo popularne imię i nazwisko w tej kombinacji, więc też pewnie w moim otoczeniu znalazłbym kogoś takiego, ale... Tu jeszcze, przepraszam, nie pomijmy tego, że jest dopisek, że SO dollar by Temrowiec i L Piela z X-a z 88 roku, czyli też no coś właśnie tutaj było na bazie programu X-owego. Mhm. I tu chciałem właśnie do tego się odnieść, co to może oznaczać. Mówisz, że podejrzewasz, że to jest na bazie programu X-owego, okej. Okay. To wyjaśnię teraz moją pierwszą wątpliwość. A jaka ona? No taka, że jest dopisek, że jest jakiś copyright, kolejny copyright. Jeden copyright spółdzielnia Bajtek, drugi copyright jest X. Brakuje copyrighta pana Jakuba Cebuli. No, ale chyba X-a, tak. Chodzi o mnie X-a, bo to są jednak nie, to są niezależne wydawnictwa, to nie jest spółdzielnia Bajtek. X był wydawany przez przecież wydawnictwo wojskowe. Tak, ale to ja tu rozumiem, że po prostu autor Jakub Cebula wykorzystał jakieś elementy. Zresztą zobacz sobie, tam w linii 40 masz to SO dolar, nie? Mhm. Tak, to jest SO dolar. Więc jakaś procedura, podejrzewam, może Mono nas tu nakieruje, bo może umie czytać od razu bezpośrednio ten mnemoniki assemblera. Pierwsza to jest display lista, od razu ci mogę powiedzieć. No widzisz, no. Więc jakaś tam procedura, która była zawarta w X-ie. I rzeczywiście tam Piela i Mrowiec sporo pisali na Atari. Nie był jeden artykuł, tylko było ich więcej. No, z tego co pamiętam. I chyba L Piela to był Lech Piela, jeśli się nie mylę. Więc no wykorzystanie, no i wiesz. O, Mono mówi, że nie umie przeczytać. To nie jesteś pan prawdziwy programistą. Prawdziwy programista umie takie rzeczy. Nie, to napiszemy od razu do Retronics, do Jurka, że jak będzie robił reedycję mojej Atari, to tego nawet nie potrafi Mono przeczytać, to znaczy, że jest nieczytelny kod. Nie, wystarczyłoby prawdopodobnie sięgnąć do X-a, któregoś X-a z 88 roku i gdyby nie to, że tutaj mam otwarte dla was moje Atari 7, to już bym to zrobił w międzyczasie, a nie chcę, żeby to przesłaniało. Baz pozwala na tworzenie zbiorów danych składających się z 700 rekordów. Rekordy są stałej długości, 40 znaków, nie dzielą się na pola.
niedozwolone jest istnienie dwóch takich samych rekordów, to program kontroluje, sygnalizuje. Czyli taka troszeczkę uproszczona baza danych, prawda? Składa się z trzech zasadniczych części. Operacje na rekordach to wpisywanie, poprawianie, sortowanie i kasowanie danych. Co my tu mamy jeszcze? Przeglądanie danych. No i można nagrywać dane, proszę bardzo. Pytanie moje jest takie. Czy w 1990 lub 91 roku komukolwiek z was ta baza danych się by przydała? Mi na pewno nie. W 91 roku. No, ja podejrzewam, że nawet dzisiaj by mi się nie przydała, bo szybciej było to wypisać te 700 rekordów po 40 znaków na kartce papieru. Szczerze powiedziawszy. I tak prowadziłem bazę danych, spis po prostu swoich programów, tak, na kasetach. No się wypisywało, co jest na kasetach. Ale to po prostu taki katalog miał małe potrzeby dotyczące wyszukiwania tego indeksu. W przypadku, kiedy musiałbyś znajdować po fragmentach nazwy, to już jest trudniej. Oczywiście wiem, że też znałem na pamięć wszystkie swoje tytuły na kasetach, które miałem. I to było bardzo proste wyszukanie tego. Mhm. Wydaje mi się, że 700 rekordów to jest już taka słuszna ilość, nawet na takie małe biuro. Zastanawiam się tak, co jest ta nazwa Allium 1988. Dlaczego, czyżby to było jakieś nazwa grupy, którą Jakub Cebula się posługiwał, czy też ksywy? Allium, to ciekawe. Co to znaczy po łacinie Allium? Może Cebula? Czosnek, dokładnie. Tak? Tak. Wchodziłeś? Nie, bo to jest, z łaciny wywodzi się słowo włoskie, Allium. Mhm. Mhm. Czyli jest to takie chyba prześmiewcze, znaczy żartobliwe, może nie prześmiewcze, ale żartobliwe określenie ksywa. W pewnym stopniu, bo to taka fajna, ale śmieszna. Tak. Jak ktoś wie oczywiście i zna łacinę. Czyli dosłownie, nie wiem, jeden promil czytelników bajtka? Czytelników być może jeden promil, ale jak się okazuje, autorów bajtka było tam zatrzęsienie, którzy znali łacinę. Dobrze. Ktoś chce jeszcze coś opowiedzieć? Jakieś wrażenia o bazach danych z tamtych lat? Nie widzę, nie słyszę, sprzedano. W takim razie przechodzimy do szkółki, którą prowadził pan Wojtek Ziętara. I tutaj mamy ruch statku. Ciąg dalszy programowania gry. Do tej pory projektowaliśmy głównie operacje stanowiące przygotowanie do właściwej rozgrywki. Dopiero teraz możemy zająć się zasadniczą częścią naszego programu. I to była gra wojenna o tematyce właśnie morskiej. Tu były w pętli wywoływane następujące procedury. Ruch statku, ruch niszczyciela, ruch okrętu podwodnego, odpalenie torpedy, peryskop, ruch okrętu podwodnego, peryskop. Jak Smono słusznie zauważył, jest to strategiczna zręcznościowa, podobnie jak poprzednia gra, tak? Tak. Jak były elementy myślenia, to gdzie na przykład strzelać, to dopisywano, że jest to gra strategiczna, a jak trzeba było nacisnąć w tym momencie klawisz albo przycisk, to była zręcznościowa. Także to pasowało do 99% gier strategiczno-zręcznościowa. No i jak to słusznie zauważyłeś, Misza, są to wydruki procedur w Action oraz w Basicu. Dlatego, że taką Wojtek Ziętara przyjął bardzo nowatorską i ciekawą metodę nauczania, że nie tylko program powstaje w Basicu, w tym Atari Basicu, który
był dostępny w każdym komputerze i no, jak widzieliśmy, nawet 13-latkowie sobie z nim radzili spokojnie, ale też, żeby spropagować używanie ekszyna, języka bardziej strukturalnego, te same fragmenty kodu były podawane w języku ekszyn. Czy masz co do tego schematu blokowego, Misza, uwagi? Nie mam uwag, potrafisz mnie podpuścić, ale wygląda, opis algorytmiczny wygląda w porządku. Powiem, że jesteś zapalonym komentatorem schematów blokowych, w związku z tym chciałem ci oddać pole, żebyś mógł powiedzieć coś na ten temat. Jest okej. W sensie jest czytelny, wydaje mi się, że dla każdego powinien być czytelny. To drzewo jest na pewno bardzo, przepraszam. W przypadku schematów blokowych czytelność to w cudzysłowie, bo to bardziej wizualność, nie? Znaczy czytelność też połączona z wizualnością. Ale dobra, to taka dywagacja żartobliwa. Jeżeli nie ma dalej uwag, to przechodzimy do programowania. A to jeszcze, wiesz co, no, będę miał uwagę, bo wygląda na to, że oni tej gry nie skończyli po prostu. Tak, to znaczy rozmawiałem z Wojtkiem Ziętarą, pytałem go o takie rzeczy, co się stało z resztą materiałów. Jeżeli nie były wykorzystane później w Atari magazynie, a niektóre były wykorzystane, no to niestety, ale przepadły, bo albo pozostały gdzieś tam na dyskach czy na papierach, które pozostały w samej redakcji Bajtka czy mojego Atari. No albo później przepadł, jeszcze Wojtek Ziętara trzymał wiele rzeczy na swojej TT-ce, Atari TT, na której składał. No Atari TT wyrzucił do śmietnika, więc niestety tak się zakończyła historia tego kursu. W międzyczasie witamy kolejne nowe osoby, Sebastiana i Georgia. I przechodzimy, jeśli już nie masz uwag, oczywiście. Nie, przejdźmy dalej, zgadza się. Dobrze, to przechodzimy do programowania, działu programowania i tutaj jest czwarty odcinek tylko dla zaawansowanych. Czy ja to pominę? Ktoś się czuje zaawansowany? W świadomości większości użytkowników Atari pokutuje pogląd, że w sprawie ochrony własnych dzieł w Basicu niewiele można zrobić. Rzeczywiście przeciętny użytkownik korzystający jedynie z wbudowanego Basica nie może liczyć na sukcesy. Język ten utrudnia lub nawet uniemożliwia to zadanie. Jedynym sposobem jest posłużenie się assemblerem przy odpowiednim wykorzystaniu możliwości komputera. Czyli mamy techniki zabezpieczania programów. Prezentowane w tym odcinku zabezpieczenie utrudnia dostanie się do samego programu, jak i jego kopiowanie. Wykorzystuje ono właściwości opisane w poprzednim numerze. Szczegółów zdradzać nie będę, bo szybko okazałoby się ono nieskuteczne. Ale to jest to samo, co Mono powiedział na temat tego, że zapisany zrzut pamięci został na Xexa. Znaczy no, na dyskietkę, mówiąc w skrócie. W tym przypadku. Autorem jest Andrzej Zalewski. No, zabezpieczanie własnych programów. To może ten temat chwilkę omówimy, Misza. Co ty na to, żeby... No, wyobraźmy sobie, jest rok 91, napisałeś program w Basicu i co, podbijesz nim świat? Będziesz zabezpieczał, żeby ci nikt nie kopiował? To byłoby bardzo dobrze, gdybym miał takie zagrożenie przed kopiowaniem, ale na osiedlu tylko ja miałem Atari. Ale wydaje mi się, bo chodzi mi o samą istotę rzeczy, że to właśnie brak zabezpieczeń, jeżeli gra była dobra, powodował jej rozpowszechnienie i no, jakieś tam korzyści na dłuższą metę, na przykład rozpoznawalność. Nie sądzę, żeby... Pytasz, czy pytasz ogólnie o zasadę, bo jestem zwolennikiem ogólnie pojętego stalmanizmu, czyli cały rozwój amerykańskiej informatyki bazował na tym, że naukowcy po prostu mogli kopiować swoje programy i poprawiali je między sobą. Nie istniała wtedy w latach 60. taka koncepcja jak
licencja na oprogramowanie. Po prostu licencje były na komputery, oprogramowanie było czymś, co było do niego wgrywane, ale nikt tego nie licencjonował. I tutaj uważam, że to powodowało popularyzację i też naukę kolejnych programistów i entuzjastów komputerów i też powodowało to, że zaczęło się to popularyzować. Gdyby na przykład nie kopiowanie kaset w Tacmono, dokładnie, Free Software Foundation, Richard Matthew Stallman. Czy taki... mam prośbę, że jeżeli odpowiadamy na coś z czatu, to trzeba najpierw powiedzieć, czego to dotyczy, bo na YouTubie nie będzie wiadomo. On napisał, czy Stallman to jest ten od Open Source i FSF, czyli Free Software Foundation, tak? Richard Matthew Stallman to jest właśnie założyciel Free Software Foundation, czyli generalnie tego zapominanego członu przed nazwą Linux, bo system nazywa się jakby GNU/Linux, a nie Linux. Jakby tak można było mówić. Ale kontynuując sprawę, jeżeli w Polsce nie byłoby, ogólnie na całym świecie się kopiowało programy, bo własność intelektualna była tylko tam szanowana, gdzie była dostępność produktów, ale też na Zachodzie również się je kopiowało. Między sobą ludzie je kopiowali, wymieniali się w klubach komputerowych. To nie jest tak, że Polska, taki biedny, socjalistyczny kraj, w którym nic nie było, to trzeba było po prostu kopiować, bo to i tak nikt nie wiedział o istnieniu takiego produktu. Natomiast wydaje mi się, że to działa tak jak w 2001 czy 2002 roku Gabe Newell, czyli generalnie założyciel Valve, czyli obecnie znany jako gość od Steama, mówiąc w skrócie, bo już od Half-Life'a nie, bo już nie ma trzeciej części od dawna zapowiadanej. On, zakładając Steam, tą platformę do sprzedaży elektronicznej gier, powiedział dosyć wyraźnie, że każdy pirat jest po prostu źle obsłużonym klientem. To nie jest nic takiego znowu wymyślonego. I każda kopia, jakkolwiek by o tym nie mówić, czy jest skopiowana, czy nie skopiowana, przykłada się do zwiększenia zasięgu marketingu danego produktu. Tak przynajmniej ja uważam, że tak to właśnie wygląda. Więc jak zadałeś mi pytanie, czy bałem się, że ktoś skopiuje moje programy, ja bym chciał, żeby ktoś je skopiował, bo może by była szansa, że się gdzieś by zachowały tak naprawdę. Ponieważ miałem kiepski magnetofon, na który nie mogłem nagrać nic z uwagi na błąd w interfejsie, no straciłem wszystkie swoje programy. Zabezpieczeniem na pewno się nie martwiłem. Znaczy zabezpieczenie to wiesz, jeżeli chodzi o magnetofon, to nawet można było metodą brutalną dwukasetowcem pojechać, prawda, ale generalnie to, co powiedziałeś wcześniej, to był powód do dumy i chwały, że ktoś skopiował swój program i że on się roznosi. To na tym poziomie takiego amatora, domownika, tak, czyli takiego homebrew. Tak, zgadzam się. Dobrze, proszę pana, to przechodzimy, jeżeli nikt nie ma żadnych uwag ani przemyśleń na ten temat, przechodzimy do strony 13. Tutaj mamy... O, kolejny Kian Pascal, że tak powiem. Czy nasz specjalista od Kian Pascala, z tego co widzę na tym listingu, ma włączony mikrofon? A kto jest naszym specjalistą od Kian Pascala? A daj trochę wyżej, bardzo proszę, panie redaktorze. Ale zaczekaj, bo tu jest ekran tytułowy, że tak powiem. A, tego artykułu, okay. Więc chciałem przeczytać, że artykuł się nazywa Pick, Poke, Stick i nie tylko w Kian Pascalu. Znowu autorem jest Jakub Cebula oraz Przemysław Osocha. O, to może też z Wrocławia. Muszę to w takim razie obadać. No. No tutaj trochę wyżej i dlatego powiem ci, na czym polegał żart sytuacyjny. Bo wcześniejszy listing był o tutaj właśnie. No to czytajmy. LDI, LDA, TAX, LDA, CPX, BEQ. LSR, mamy LSR, tylko... no i? No właśnie. Czy nasz specjalista od Kian Pascala w takiej postaci może coś powiedzieć na ten temat? Mono, musiałeś chyba na kawę pójść. Ale ja nie znam Kian Pascala. No ale skąd? No to przeczytaj pierwszą procedurę, bardzo cię proszę. Czyli...
twierdzisz, że w Cal Pascalu można pisać tylko programy w assemblerze? No to wygląda, chociaż tutaj są już jakieś wstawki pascalowe, faktycznie. Bo ten w poprzednim odcinku mieliśmy kawałek Cal Pascala, który był, tam była procedura wejścia, wyjścia, zdaje się, i ona była tak hardkorowo, assemblerowo od początku do samego końca. Wygląda na to, że w Cal Pascalu robi się tylko wstawki drobne w Pascalu. Coś musi uruchamiać te procedury. Znaczy taka, tak, jakby taka zewnętrzna powłoka jest pascalowa, a reszta, no to słuchajcie, to jest taka odmiana assemblera z wygodnym po prostu, nie wiem jak to nazwać, shellem pascalowym, tak? I tutaj mamy instrukcje dodane. Oto lista zdefiniowanych procedur i funkcji. Poke, depoke, pick, dpick, vstick, hstick, stick i string. String. Mhm. No nieźle. No to... I rozumiem, że to też wszystko było dołączone również na dyskietce. Ale jeżeli mogę wtrącić słówko. Powinieneś. To wydaje mi się, że robienie takich procedur bibliotecznych mija się całkowicie z celem. Dlatego, że wszystkie te informacje udostępnia system operacyjny w rejestrach cieniach. Tam na drugiej i na trzeciej stronie, więc wystarczyłoby sobie tylko zadeklarować tablicę bajtów albo słów pod adresem 0, a potem się odwołać do konkretnego elementu tej tablicy i po prostu mielibyśmy już wszystko, co trzeba. Ale to by wymagało zmiany myślenia, filozofii, a jeżeli ktoś pracował na przykład, czy opanował BASIC, to dla niego zrozumienie, jak działa poke i pick przykładowo jest znacznie prostsze, nie? I zastosowanie no, własnym. Ja to rozumiem, ale wtedy taka procedura, wiesz, jakby wyglądała, mielibyśmy zadeklarowaną na przykład tablicę bajtów pod adresem 0 o rozmiarze 65536 bajtów. Całej pamięci Atari. I to byłaby zmienna globalna, po czym mielibyśmy procedurę, na przykład string, no nie? Albo stick z indeksem joysticka i ten stick po prostu robiłby stick równa się nazwa tej tablicy z komórki 633 bodajże. Rozumiem, bardzo proste. Nawet chyba trik. Tak to jest zrobione, plus i to wszystko. No prosty trik, to prawda. I wszystkie te funkcje w zasadzie w ten sposób byłyby realizowane. No tak, w sumie tak. No jest to na pewno prostsze, więc optymalizowałeś gościom artykuł po 30 latach. Napiszę do Bajtka. Napisz do mojego Atari w sumie. Czekaj, nie do mojego Atari. Do Atari Fana teraz możesz napisać. Że w nawiązaniu do artykułu sprzed 30 lat w moim Atari numer 7 z 91 roku w 30. rocznicę wpadłem na pomysł optymalizacji. Ale to jest taka optymalizacja w bardzo akszynowym stylu, tak naprawdę. Nie chciałem tego mówić nawet, tak? Ale schlebiłeś mi, że sam Mono taką optymalizację zaproponował. To jest mi bardzo przyjemnie. No dobrze. To jeśli nie ma więcej uwag co do Cal Pascala, czy też Pascala, czy też Assemblera. Bo rzeczywiście on się tu ładnie zaczyna pikpokami. Nie, to jest VH-stick. Dobrze, to przechodzimy do strony 14. I mamy systemy instalowane w stacjach dysków. Speedy 1050 Happy Warp 7.10 i IS Plate.
No szczerze powiedziawszy, nie miałem żadnego z nich. O tym już rozmawialiśmy kiedyś przy okazji poprzednich przeglądów sportowych, więc przeglądów prasowych. Przepraszam, nie sportowych, tylko prasowych. No tutaj przyspieszanie stacji dysków to poniekąd był pewien sport. Kto więcej bodów wyciśnie ze stacji i mamy tutaj porównanie, że system Speedy 1050 wyciskał 96 tysięcy bodów, HP Warp 70 tysięcy bodów, IS Plate 118 tysięcy bodów, czyli najszybciej. I tutaj mamy pierwszy, to jest niemiecki system, drugi amerykański, trzeci brytyjski, czy też angielski, jak to ktoś napisał, Anglia. Przyspieszanie stacji dysku było kosztowne. Cena rozszerzenia około $160. Nie jest warta efektów uzyskiwanych przez stację. Takie podsumowanie to jest dobre. No tak, tylko że cena $160 w Polsce, a cena $160 przykładowo w Stanach Zjednoczonych to są dwie różne ceny w stosunku do średnich zarobków. I tutaj mamy też wypisane formaty. Widoczne jest, że HP Warp miał znacznie więcej trybów. George dopisuje na czacie, że w ogóle to był taki okres, że nic się nie opłacało. Coś w tym było. Takie oryginały były bardzo kosztowne i bardziej się opłacało ukraść, skopiować. Tak samo tutaj. Dobrze, zobaczmy sobie na te zalety i wady systemu. W przypadku Speedy 1050 zalety. Jest najszybszym systemem dostępnych w Polsce. Szybszy jest jak dotąd jedynie IS Plate instalowany w Wielkiej Brytanii. Całkowicie zgodny ze wszystkimi programami napisanymi dla stacji 1050. Wady systemu. Ponieważ w systemie jest zainstalowany procesor 65C02, cena rozszerzenia jest bardzo duża. Tutaj nie mamy zalet HP Warpa wymienionych, chyba że na następnej stronie nie ma. Czy nie ma zalet, nie ma wad ten system. A jest tutaj, ma tylko wady, że jest drogi. Dobrze. Ktoś jakieś uwagi ma, ktoś chce się wypowiedzieć, że w dzieciństwie na przykład śmigał na Speedim, albo teraz sobie kupił Speedy. A to bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja w stacji nie mam rozszerzenia takiego typu. I nie wiem, czy potrzebowałbym. No ja nie mam stacji 1050, kiedyś miałem, ale już się pozbyłem. Zostawiłem sobie tylko XF-kę i LDW. I akurat chyba żadno z nich by nie przypasowało. Ale za to są tutaj, o właśnie, inne rzeczy. I zobaczcie, po raz kolejny odwołanie do X-a, tylko że z numeru 187. Dla posiadaczy 130XS z magnetofonem bardzo użytecznym programem jest RAMDISK z X-a. Umożliwia on łączenie programów zapisanych przez CSave, zastępuje kasownik, pozwala sprawdzić poprawność nagrania. Wreszcie przy jego pomocy z edytora Basica mogą korzystać nie tylko osoby anielskiej cierpliwości. No tak, bo ten edytor Basica to nie był taki za wygodny. Trzeba było go wczytać, potem dołączyć program, potem zapisać, potem wyrzucić z pamięci, uruchomić. I to było dosyć kłopotliwe. A rzeczywiście mając RAMDISK, mogliśmy sobie trzymać różne rzeczy w pamięci komputera, w rozszerzonej pamięci. Miałem kilka dyskusji na ten temat z miłośnikami Commodore 64, którzy mówią, a po co więcej pamięci? No właśnie po to choćby. Po to, żeby sobie trzymać różne programy. Bo proszę pana, to jest komputer, Atari to jest komputer, a Commodore 64 świetnie się sprawdzało do gier, bo miało fajne nawet tytuły, jest przecież młodszą konstrukcją i było ciekawie wykorzystane pod tym względem, ale to co potrafi Atari z rozszerzeniem pamięci chociażby właśnie
to 64-kilobajtowym rozszerzeniem, czyli ten bank drugi, jest naprawdę bardzo fajną pomocą w pracy innej niż granie. To, no nie, tak, to ale, się w ogóle nie przydaje. Ale to wiesz, właśnie dziwne jest to, że takie pytania w ogóle padają, dlatego że przecież firma Commodore wyprodukowała też Commodore 128, który ma 128 kilobajtów pamięci i... A to nie jest tak, bo 130XE to jest 65, znaczy 130XE to jest taka 65, której ktoś nie wylutował pamięci, mówiąc w skrócie. Poza tymi pierwszymi, które były fizycznie tymi prostszymi płytami, tak? Przynajmniej wynika z mojej analizy całego tego rynku. Ale 128 Commodore i 64 Commodore to są dwie różne maszyny. To są po prostu dwie różne fizyczne maszyny. No oczywiście, że są różne maszyny, aczkolwiek gdy w roku tam na przykład 85 kupowałeś 130XE, to przecież nie wiedziałeś, że to jest płyta wspólna. To też było sprzedawane jako osobna maszyna ze względu na to, że ma 128 kB pamięci. Panie redaktorze, wtedy się kupowało ten, który był w Peweksie. Jak już się czekało na niego 6 miesięcy, 7 no, miesięcy, wiesz, zbierało 2 lata, to się brało ten, który był. Nie było wybrzydzania, że ten ma... Ten ma złącze ECI, ten ma tylko złącze kartridża, no, a ten jest 130XE. Brałeś co było, tak? A ty, tak, ty nawet opowiadałeś, z tego co znam twoją historię, no, że ty wziąłeś po prostu magnetofon, bo akurat komputera nie było. No. Tak, to prawda. Z tym, że 130 w ogóle kosztowało dużo więcej, tak? Niż 65XE, więc tam było prawie czy ponad 1/3 wartości komputera, bo 128 versus $199, tak? Czyli $70 więcej. No to panie, to jest kosmos. Tym bardziej, że no, te same komputery na zachodzie kosztowały o połowę mniej. To jest to, jak nas rżnął Pewex, tudzież inne przedsiębiorstwa państwowe mające zadanie skupować waluty. No, ale to trochę odbiegliśmy chyba w dygresji od ram dysków na 130XE. Chodziło mi tylko o taką ogólną uwagę, że bardzo często padał w dyskusjach z kolegami naszymi z Commodore, że jakiś taki zarzut, że wy potrzebujecie więcej pamięci albo że wy macie więcej pamięci i po co to? Bez tego by nie można było coś tam. No, moim zdaniem to jest zaleta. Właśnie o to chodzi, że masz więcej pamięci. Choćby 130XE masz 128, możesz już coś porobić, choćby założyć RAM dysk, co jest użyteczne. Ja w starych czasach z tego korzystałem. Nawet po zainstalowaniu QMega to było bardzo wygodne, można było sobie różne rzeczy tam trzymać. Z tego co wiem, nie tylko ja, na demoscenie też to było dosyć popularne. Tutaj mamy RAM dysk 130XE, czyli prawdopodobnie działający tylko na tym komputerze i na rozszerzenie pamięci z nim zgodny. No ale to trzeba by przetestować zapewne. Czy któryś z szanownych panów programistów chce tu się coś jeszcze wypowiedzieć na temat tegoż programu Marka Onimirskiego? Omirskiego, przepraszam. Ja chciałem tylko powiedzieć o tym X-ie, którym się tutaj został wspomniany, ponieważ ostatnio znalazłem na dysku X-a z 89 roku i muszę powiedzieć, że tam są bardzo fajne programy właśnie do przepisania, czy gdzieś może już są przepisane. I to takie no dość poważne, jakieś też obliczeniowe, także w ogóle to jest ciekawe czasopismo, którego wtedy nie czytałem. Dopiero ostatnio jakoś natrafiłem na to czasopismo. Ja jeszcze powiem, że z mojej strony to X był na początku bardzo trudny w porównaniu do tego, co dostarczał mi chociażby Bajtek. Bajtek miał bardzo proste, takie popularno-naukową wiedzę związaną z komputerem, a X był właśnie tak jak powiedział George, bardzo hardkorowy, bo te programy były sensowne. To nie było przekładanie literki z jednego miejsca na drugie, tylko tam były faktycznie obliczeniowe programy.
bardziej praktyczne podejście. Znaczy, ja też dodam, że X miał mniej takiego wyglądu zabawowego, dziecięcego jak Bajtek, tak? W Bajtku to wszystko było jednak bardzo sprofilowane pod dzieci i młodzież. X chyba nie stawiał sobie takiego zadania, a więc też, przez to, że zatrudniał kadrę Wojskowej Akademii Technicznej, no to też jakby z definicji te artykuły i te programy były takie poważniejsze, nie? Zresztą na przykład w Bajtku bardzo często różnym właśnie czy to grom, czy jakimś programom, listingom towarzyszyły grafiki, jakieś ozdobniki, jakieś konkursiki, tak jak na przykład na ostatniej, czy na jednej z ostatnich stron, prawda, programy Romka. W X-ie tego nie było, za to była na przykład Liga Myślących, tak, czyli zadania no, takie wymagające co najmniej wiedzy z zakresu szkoły średniej, a czasami i wyżej. Więc no, uderzali, jeśli już do młodzieży, to bardziej młodzieży studenckiej i podejrzewam właśnie takich ludzi ambitniejszych, inżynierów, a nie do dzieciaków i młodzieży. No tutaj przykładowo otworzyłem właśnie tego X-a. Takie dwa programy z dwóch troszkę stron. Artykuł się nazywa Wyodrębnione tendencje rozwojowe. Nie wiadomo, o co chodzi, natomiast jest tutaj program, który służy do wyodrębnienia tendencji rozwojowej, czyli niemożliwe. Czyli czego? Trendu. Po prostu trendu, metodą analitycznego wyrównywania szeregów czasowych. No i tutaj są jakieś tam funkcje liniowe, parabole, drugie stopnia, trzeciego stopnia, hiperboliczne i tak dalej. I tu w Basicu jest taki program na tam, no dużo tych linii kodu na całą stronę. Ale też jest na początku inny program z zupełnie drugiej strony, czyli gra Samotnik. Też w Basicu. Także dla każdego coś miłego, ale rzeczywiście no, takie poważniejsze rzeczy to są, tak jak mówicie. To, do czego się odnosi ten artykuł w X-ie, to zapewne chodzi o ten artykuł. Jak wykorzystać niedostępną pamięć RAM? To jest ten numer 1 z 1987 roku. I tutaj mamy autora też, który się często powtarzał w X-ie. Ale chyba i w Bajtku, jeśli dobrze pamiętam. Krasuski, pan H, chyba od Henryk, ale nie jestem pewny w tej chwili. Nie pamiętam. No właśnie. Przedstawiony poniżej program użytkowy umożliwia wykorzystanie w mikrokomputerach Atari 800 XL i 130 XE pamięci RAM niedostępnej w czasie pracy systemu operacyjnego zbudowanych w pamięć RAM komputera. I tu jest, wykorzystanie RAM dysku może być wielorakie. Należy zaznaczyć, że wszystkie jego elementy uwidaczniają się podczas pracy z dyskowym systemem operacyjnym, ale również pracując bez DOS-a użytkownik zyskuje wiele cennych możliwości. Na przykład można do RAM dysku wprowadzić instrukcję Save M, program w Basicu, uruchamiać go, gdy istnieje taka potrzeba, Run M. Zaznaczyć należy, że oprócz programu przechowywanego w RAM dysku można załadować program do normalnego RAMu. Opcja ta jest szczególnie przydatna, gdy zachodzi potrzeba częstego uruchamiania dwóch lub więcej programów. Pozwala ona oszczędzić czas potrzebny na ładowanie programów. Można w obszarze RAM dysku utworzyć mini bazę danych. Trzeba jednakże pamiętać, że bez DOS-a dostęp do zapisanych informacji będzie dostępem sekwencyjnym. Fantastyczna wiadomość, o której powiedziałeś. To znaczy, to jest praktycznie oczywiste, nie? Jeżeli masz kilka programów, to na przykład Assembler i masz jakiś edytor i masz jeszcze coś, może sobie to wczytać do RAM dysku i właśnie w ten sposób to przełączać. Ja pamiętam, że Zyga, programując nasze jakieś programy, korzystał jednocześnie z Quick Assemblera, z właśnie takich różnych pomocniczych programów Avalonu, typu Zgrywus, typu XLF i tak dalej, i tak dalej. No i notorycznie korzystał z RAM dysku pod Kumegiem na przykład. Tutaj jest tak. Zawartość takiej bazy danych może być skopiowana na kasetę i wprowadzona do RAM dysku za pomocą prostego programu w Basicu. Można w obszarze RAM dysku przechowywać grafikę do tworzonych gier. Można go wykorzystać jako bufor do
przekazywania danych pomiędzy programami. Może on z powodzeniem zastąpi wyjście programowe na drukarkę, a zapisany do niego wydruk można skopiować na kasetę lub dyskietkę. No, poziom tego artykułu jest 10 razy wyższy niż te, które są w bajtku. To jest przez praktyka napisane z bardzo konkretnymi rzeczami, ale widzę, że będę musiał napisać jednak, to skoro tam Mono pisze sprostowanie do tego pierwszego, to ja muszę napisać do tego, tutaj do X-a, dlatego, bo no, urządzenie N to już jest niekompatybilne z Fujinetem w takim razie. Ten RAM-dysk ale... nie będzie kompatybilny z Fujinetem, bo tam jest N-handler, który zakłada urządzenie N do komunikacji z wewnętrznym układem w Fujinecie. Ale te literki... No, bo są już do redakcji, trzeba było napisać. Ale te literki są, że tak powiem, porządkowane, wiesz, po uznaniu. Więc no, one są przypisane nie po uznaniu, tylko są przypisane do identyfikatorów na SIO. Więc no, to nie jest aż tak bardzo po uznaniu. No tak. Ale to albo lepiej zrobię. Napiszę do tego Tomasa Cherry Homa z Fujinetu i powiem halo. Że już jest zajęte 87. Tak. Mieliśmy już takie urządzenie, RAM dysk i niestety musisz zmienić. Ale to wszystkie literki są zajęte. Natomiast to nie jest RAM dysk do 130XE, tylko taki RAM dysk, który wykorzystuje pamięć, która jest ukryta pod ROM-em. A no właśnie. To rzeczywiście normalny użytkownik Basica na przykład nie ma szans tej pamięci użyć. Trzeba znać assembler, wiedzieć co zrobić, żeby z tej pamięci skorzystać, bo to nie jest takie trywialne. A no właśnie. Natomiast to jest jeszcze jedna rzecz, bo mówiłeś, Misza, że do takiego RAM dysku pakujemy sobie Quick Assemblera, XLF-a i tam coś jeszcze. To ja niestety mówię. Nie, dlatego że to umożliwia zapis tylko jednej rzeczy. Rozumiesz? To jest taki, zapisujesz swój program tam, albo go odczytujesz i tyle, albo coś innego, nie? Jeden plik danych i to maksymalnie 22 kilobajty bodajże. Tak, ale to mówimy cały czas tutaj o tym programie, tak. Bo on, tak jak zwróciłeś uwagę, wykorzystuje pamięć nie wykorzystywaną przez użytkownika normalnego, ale robimy zwrot w kierunku tegoż tutaj oto programu. I ten program, zdaje się, wykorzystuje całą pamięć 128 kilobajtów. No ten prawdopodobnie tak. Tytuł na to by wskazywał. I my mówimy o takim RAM dysku, tak? Tutaj Marek Omirski się zasugerował tamtym RAM dyskiem, ale rozszerzył jakby jego funkcjonalność. Ale nie 128 kilo, bo dodatkowej pamięci jest 64. No tak, no to... Jakby nie całą, tak, po 28 połówkę górną. Dobrze. To jak już wiemy, jakie są zalety RAM dysku, nawet takiego niepełnego. Ja na czacie jeszcze wkleiłem linka do listy znanych handlerów CIO. Prawdopodobnie wszystkie literki są zajęte łącznie z małpą. No to trzeba przejść na jakiś alfabet chiński. Grecki będzie pewnie bliższy. U nie jest zajęte. Nie wiem czemu. Ha! Znalazł i się cieszy. No nie no, znalazł się, bo po prostu uzna wszystkie literki. Zrobiłem sekwencyjny scanning tej tabelki od Mono i znalazłem, że nie wykorzystano U. A Y? A też nie, dzięki, faktycznie. Y też nie. No to już mamy dwie. A ja widzę, że jest S i S2. To można sobie w ten sposób rozszerzać chyba literki, tak? No jeszcze RAM dyski, nie takie tutaj z bajtka, ale te takie jakby bardziej profesjonalne, to tak nazwijmy, czyli przygotowane, gotowe przez jakichś programistów, miały też numerację jak do stacji dyskietek, tak? Czyli na przykład D8. Odpowiedź od Mono na czacie na pytanie twoje, George, brzmi tak, można. Domyślam się, że chodzi o to, że można faktycznie przypisywać w inny sposób, nadawać te numerki. Super. Że. Mamy tutaj dalej dział programowania i programowanie stacji TOMS Multi. Okazuje się, że
albo mało kto wiedział, albo nie wiem, nie było to takie zbyt rozpowszechnione, a autor chciał oprogramowanie to spopularyzować, bo właśnie autor napisał o tym, jak programować. Rozszerzenie TOMS Multi, którego test był publikowany w Bajtku 5.6.90 roku, jest jedną z najpopularniejszych modyfikacji stacji dysków LDW 2000 i CA2001. I to chyba prawda, bo ja też taką mam. Jednak niewielu użytkowników wie, że jej praca może być programowana. No i tu, że tak powiem, się zgodzę, bo jakbym w tamtym okresie czasu, ale to jest 91 rok, byłbym jeszcze mało atarowcem, a miałem Kalifornię z TOMS Multidrive'em, to bym się tym zainteresował, ale fakt jest faktem, że wtedy to przede wszystkim zależało, człowiek się cieszy, że szybsza transmisja danych do komputera, prawda? Mhm. A w 91 roku, w październiku, kiedy to już byłem STK-owcem. Ale wiesz co, Królu, tak jak sobie teraz przypominam, ja nie byłem w jakoś wielkim zachwycie z powodu tego trybu w turbo. No bo po prawdzie zamiast ładować program 15 sekund, to się ładował, dajmy na to, 5 sekund. No w tym czasie i tak nic sensownego nie byłem w stanie zrobić. To nie była taka kolosalna różnica jak przejście między magnetofonem. No proszę pana, no to właśnie tutaj posiadacze magnetofonów bez turbo zyskują dużo więcej, bo jak włączałem grę do wczytania się, na przykład takiego International Karate, to mogłem pójść do biblioteki, zrobić zakupy, stanąć w kolejce. Ale właśnie o tym mówię, że przeskok z magnetofonu, na którym to się wczytywało w normalu oczywiście, kilkanaście minut, no to stacja dyskietek, nawet taka klasyczna, bez żadnych zmian, żadnych rozszerzeń, wczytywała na przykład w ciągu do kilkudziesięciu sekund. W tym czasie człowiek zdążył zatrzeć ręce, żeby sobie rozgrzać do joysticka, nie? I tyle. Turbo niewiele zmieniało. No i tak jak ktoś tutaj napisał, ten pan Gadomski chyba, tak? Gradomski, przepraszam, Zbigniew, że nie jest cena rozszerzenia warta efektów uzyskiwanych przy stacji. No wiesz, no jeśli to miałoby kosztować $160, a komputer kosztował tyle. A już stacja kosztowała $200, wiesz. Stacja kosztowała 200, no to... I dorzucasz rozszerzenie za $160, czyli $360, komputer za powiedzmy te $120, czyli masz no prawie $500, no. Za $500 możesz kupić STK-a z stacją dysków, no. Ja nie pamiętam dokładnie, ile płaciłem za przeróbkę w terenie, nie? Czy na nie Tomsa, tylko Kalifornii, nie? Nie pamiętam. Po prostu to już ponad lat temu było, nie? Tak, oczywiście rozszerzenie Toms Multi nie było aż tak drogie, jak zmiankowane $160, bo gdyby takie było, to pewnie nikt by tego sobie nie montował. Ale co my tu mamy? My tu mamy właśnie programy, które pokazują, co ze stacją można zrobić. Autorstwa Roberta Mizińskiego. No i tu, prawda, prosta obsługa. Napisane rozszerzenie należy skompilować, na przykład programem M80, i skonsolidować, na przykład linkerem L80. I z tak powstałego pliku COM należy odpowiedni fragment zamienić na instrukcję data lub DB i włączyć do programu dla Atari, który posługując się wywołaniami SIO dokona transmisji rozszerzenia do stacji, odpowiednio wykorzysta wyniki. No i pięknie, proste jak drut. Mam wrażenie, że to bardziej artykuł do X-a by się nadawał, to o czym mówiliśmy, niż do Bajtka. Wiesz co, bo trudno powiedzieć, bo jednak podejrzewam, że wszystkie magazyny z Atari w nazwie akurat bardziej trafiały do szeroko pojętych atarowców. Myślę, że to jest dla bardzo wyspecjalizowanego użytkownika ten artykuł, ale jednak, tak jak ty powiedziałeś, że z X-ami się rzadko spotykałeś w dziczy, ale ja miałem X-y za mojego młodu.
Dobrze, panowie, pomijamy ten przepiękny listing, a właściwie serię listingów, bo to rzeczywiście może interesować tylko kogoś, kto ma stację z rozszerzeniem TOMS Multi. Jeszcze no, potrzeba wiedzy programistycznej i oczywiście chęci pisania własnych programów dla tej stacji, więc podejrzewam, że w tej chwili takich osób na świecie są dwie. Całe grono przesuniemy do programowania, który jest w wąskim paśmie zainteresowań kilku osób, do Vademecum Atari z grami, które chyba ponoć interesuje większą grupę ludzi, ale nie wiem, jak będzie w przypadku tej gry Fantazji. Ktoś to grał? Ja już w tych czasach miałem stację dyskietek, ale nigdy na tą grę nie trafiłem, bo trzeba było za nią dużo płacić, a potem szybko miałem STK i w sumie nie zdążyłem nigdy w to zagrać. Nie wiem jak wy. Zadaniem gracza jest skompletowanie drużyny. To mi przypomina, to taki wtręt akurat troszeczkę, przypomina mi się wydanie Baldur's Gate CD Projektu, gdzie przetłumaczono właśnie początkowe teksty, na przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. A chodziło o to, że nie możesz wyjść z ekranu, dopóki nie będziesz miał wszystkich członków twojej drużyny na jednym widoku. No to było w tłumaczeniu, ale dosyć zabawnie, dlatego mi się to skojarzyło, chociaż jest to różnica 30 lat pomiędzy tymi dwoma kiksami. No stały motyw zbierania drużyny. Nawet w tej grze, o którą przed chwilą pokazywałeś, czy przed chwilą, półtora godziny temu, Kryształy Arborei, też masz drużynę i też jest ta sama zasada. Musisz skompletować drużynę, a potem wraz z nią uwolnić, tylko coś innego, tak? No to jest jeszcze jedna, tak mówię o tej grze innej, dlatego, bo Fantazji akurat nie grałem, nawet o niej nie słyszałem. Ja o stacji dyskietek dowiedziałem się, że ją mogę podłączyć w 2020 roku dopiero. Czyli oczywiście wiedziałem, że istnieją stacje dyskietek wcześniej. Natomiast o kryształach z Arborei i pierścieniach Meduzy. Ponieważ omawialiśmy to wcześniej już na środowisku prasowym, to postanowiłem sprawdzić, jak te gry wyglądają. Przyznam się szczerze, że widzę różnicę znaczną pomiędzy grami na Atari 8-bitowe a Atari 16-bitowe. Tylko nie chodzi mi o wykonanie i jak to się uruchamia, tylko kwestia tego, że w gry na 8-bitowe Atari możesz praktycznie jak do automatu takiego arcade'owego. Podchodzisz i grasz. Można zacząć bez w zasadzie żadnej głębokiej historii. Natomiast próbowałem usiąść do Pierścieni Meduzy i do Kryształów Arborei bez instrukcji i jakiegoś prowadzenia, to nie ma najmniejszego sensu. Proszę pana, nie wiem jak z Rings of Medusa, bo być może rzeczywiście tam jest jakieś prowadzenie niepotrzebne, ale co, opis ci nie wystarczył w tym? W moim Atari? Opis w moim Atari, w twoim Atari opis akurat dotyczył wersji na Commodore, bo takie były screenshoty. No tak. Ale nie, czy... nie dowiedziałem się z niego, czym w zasadzie się będę zajmował, bo jeżeli zostałem wrzucony na mapkę i mogę poruszać ludzikiem i ktoś mnie tam zabił. Ale nie wiem teraz, co to jest, czego mam się bać. Ale to chciałem tylko ci powiedzieć, że to właśnie urok tamtych czasów i tego typu grania, że to jest zupełnie co innego niż granie instrukcją i tak wiesz, że pudełeczko tak jak współcześnie. Otwierasz pudełeczko, masz wszystko wytłumaczone, kroczek po kroczku, z ładnymi screenshotami. Wtedy, w czasach pirackich, dostawałeś plik z czymś, co było zagadką, wielką tajemnicą do rozgryzienia. I nieprawda, bo u pirata jeszcze miałeś w katalogu napisane bardzo źli kosmici napadli, jest jedyna nadzieja tak, w tym, tak, żebyś uratował. I tu już przynajmniej wiadomo, co będziesz robić, tak? Tak, ale właśnie... I miałeś jeszcze 44 gry na Atari, w których była fabuła zarysowana. I ta fabuła była często z tak zwanego z drugiej strony człowieka wzięta. Sam też tam Tomasz Mazur, który pisał te opisy, mówił, że nie miał żadnych oryginałów, żadnych opisów, w związku z tym grali w grę i wymyślali do niego fabułę. Stąd te takie artystyczne wizje niezgodne z tym, co było w oryginalnych instrukcjach.
Ale wracając do tego, co powiedziałaś, Misza, wydaje mi się, że właśnie piękno tego, nie mówię, że zawsze, bo zapewne są takie gry, w których no, bez podstawowej wiedzy, o co chodzi, się nie da grać. Tak jak na przykład pokazywał to Xorcerer, prawda, Romek, grą, no, z wszystkimi grami, które pokazywał, choćby na małym Atari, jak ta gra się nazywa, kurczę, wleciała mi z pamięci. Ultima. Nie, ta wcześniejsza, ta kolorowa, to leci, zostajesz porwany w kosmosie i trafiasz do świata średniowiecza, no. City. Alternate Reality, o, już mi się przypomniał. No, więc Alternate Reality, jeżeli nie znasz, że tak powiem, choćby skrótowo o co chodzi, no to gra jest taka dosyć odrzucająca, tak? Ale można spróbować ją rozgryzać, obserwując długo różne wskaźniki. I podejrzewam, że tutaj w tą fantazję jest tak samo, bo zobacz, no, masz tu opisy po angielsku, co prawda, co jest czym, czego, jak to ktoś kiedyś ładnie ujął. No i wystarczy to analizować. To jest gra zupełnie inna, jeżeli jest pirat i nie masz instrukcji, niż wtedy, gdy masz jakieś pomocniki właśnie w postaci instrukcji, opisu. Możesz odkrywać wszystko od nowa i te kryształy Arborei, no to zapewniam cię, panie, że nie miałem żadnej instrukcji, więc to nie wymaga instrukcji, z tego co wiem. Skoro dało mi się mimo to skończyć tę grę i ją z przyjemnością przejść. Dlatego serdecznie zapraszam do wspólnego grania. Ale teraz nawiążę trochę do tego. No. Wspaniała książka. Posiadam też. Opisy gier na małym Atari i zacytuję. Tom pierwszy masz oczywiście. To jest tom drugi? Oczywiście. To nie jest wydany chyba od tego. To samo, w sensie taka sama treść. Ten sam autor to pisał. Ale nie masz tomu drugiego, o tym chodzi. Mam część pierwszą i część drugą. Okay. A część, no to jak część druga jest ta sama zawartość? Nie, no generalnie jest ten sam. Ta sama jakość. Panie, no, coś tu kręcisz. Zobacz, to jest na maszynie na przykład. Ale ja to wiem, bo ja mam to, tylko jedno i drugie mam, jeszcze mam trzecie. Ale tylko nie w niebieskiej okładce, a w pomarańczowej. Tylko chodzi mi o to, że to, co wydał Amis, miało dwie części. Okay. To jest tom pierwszy, czy część pierwsza. Dobra. I nie masz części drugiej, tak? Nie mam w takim razie. No i ja nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek się ukazała. Być może tak. A to, co masz drugie, to jest Ajax, to chyba, tak? Tak. I tu jest, to jest tom pierwszy, czy drugi? Część druga. No, to jeszcze jest część pierwsza, której nie posiadasz. Ale możesz wejść w jej posiadanie przecież. No dobra, podajmy próbkę. Uwaga, spróbujcie zgadnąć, jaka to gra. Pewien niewysoki mężczyzna w długim płaszczu wysiadł z śniącego Porsche, parkującego właśnie przed Biblioteką Kongresu. Była to jego kolejna wizyta sam na sam z 47-tomowym przewodnikiem Magii Bitsa. Czyżby pojawił się człowiek, który wie tyle co... I trzy kropki. No, już wiecie, jaki to tytuł. Słuchaj, możemy kiedyś sobie może na Sylwestra zrobić taki konkurs, wiesz, na odgadywanie gier. Bo takich opisów jest mnóstwo. No, co to jest? Bo ja nie widzę. Infiltrator. Przyznam się szczerze, że zaczytywałem się w tą książeczkę. I boki zrywać. O, to podobnie jak 44 gry na Atari, czy inne tego typu. Zresztą humor opisów widać szczególnie w cennikach giełdowych, tak? Tak. Gdy trzeba było w jednym zdaniu określić całą grę. Albo, to jest jeszcze lepsze, Spy vs. Spy, część druga. W opinii szczęśliwców, którzy widzieli część pierwszą i drugą, wersja pierwsza jest znacznie lepsza. Kropka. Dobra, to możesz zapisać sobie, Misza, że taki pomysł, żeby sobie przejrzeć cenniki
I śmieszne teksty właśnie z tego typu materiałów giełdowych, bo my mamy, więc możemy sobie zrobić kiedyś taki odcinek. Dobrze, a ja przesuwam na ekranie do kolejnej strony mojej Atari i to jest strona 21 i pojawia się szkółka. Nasza ulubiona szkółka. To nie jest tylko szkółka, to jest co piszczy w Basicu. Tak, to jest jakiś dodatkowy podtytuł co piszczy w Basicu, a w rzeczywistości to jest jak zostać sprowadzonym przez Wojtka Ziętary do parteru, jak jesteś, gdy jesteś początkującym programistą. A nie TDC Action? O, cześć Szymon i cześć MCS. Nie, chyba nie. Tutaj mamy zagadnienie wprowadzania danych. Znaczy chciałem tutaj powiedzieć nie, a tu jednak może być wartościowe dla tych, co będą oglądali to na YouTubie. No. Tutaj pan Wojtek Ziętara jest znacznie bardziej oszczędny w słowach i po prostu przechodzi prosto z mostu do tego, co ocenia. Nie próbuje znaleźć jakichś pozytywów. Tak. Ale teraz to jest tutaj... Pręgierz. Ta rubryka się powinna nazywać pręgierz, a nie szkółka. Tak jest. Dlatego, że zobacz, tu jest taka nawet odezwa na początku. Rozpoczynamy cykl artykułów pod wspólnym tytułem Co piszczy w Basicu, w którym będziemy opisywać sposoby uzyskiwania różnych efektów w Atari Basic. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do czytelników o nadsyłanie propozycji zagadnień, które chcielibyśmy przeczytać, bo chyba pan Wojtek już miał dość poprawiania cudzych programów. Rzeczywiście musiał ich batożyć. No może nie musiał, ale batożył. I może przestali przesyłać programy? Chociaż nie, bo to... Nie, ludzie to lubią. To się syndrom sztokholmski nazywa, wiesz? Dopiero same przychodzą do oprawców. Zapewne tak. Zapewne tak. Czy ktoś coś skomentować na temat merytoryki tego artykułu? Nie wiem. Czy to wprowadzenie danych interesuje? Nie, bo go całego nie przeczytałem, a pan Wojtek zawsze ma taki trochę kabaretowy sposób gnojenia tego, co czytam, więc... Ale akurat on tutaj nie gnoił, dlatego że on sam jakby przedstawiał, jak należy robić coś, nie? Więc pominął przykłady tworzone przez czytelników w tych programach własnych, za to powiedział, znaczy opisał, jak to powinno wyglądać poprawnie, tak to nazwijmy. Mhm. Czyli odchodzimy od analizy przykładowych programów, to... Jest to dobra koncepcja, tylko nie wyszło. Okay. To ostatni numer przecież. No tak, no. I pomyśleć, że już na pewno były materiały do dwóch kolejnych, bo wstrzymanie jednego numeru to oznaczało, że większość materiałów, albo wszystkie są już gotowe do następnego i do jeszcze jednego. Dobrze, mamy... Wiesz co, nie wiem, czy to... No. Przepraszam, że tak jeszcze cofnę. Jakbyś tym zaczął... Aha, istnieje jednak, okej, okay, dobra. Myślałem, że to jest szyderstwo, bo zabrzmiało jak istnieje jednak Atari Basic, bo napisał w jednym akapit, że coś było dobrze, a potem napisał, zaczął zdanie od istnieje jednak Atari Basic. Myślałem, że to jest takie szydercze nawiązanie do poprzedniego akapitu i nie doczytałem słowa jeszcze w Atari Basic. Mhm. Więc, dobrze, a teraz? Spis giełdowy teraz. Teraz spis giełdowy i to top 12. Już się zastanawialiśmy nad tym, dlaczego 12. Żeby to była taka liczba idealna dla Sumerów albo innych starożytnych. Ale to się okazuje, że prawdopodobnie tylko tyle się zmieściło na stronie. Bo gdyby mogli, to może by zmieścili więcej, nie wiem. Zresztą Bajtek był znany z tego, że nie wykorzystuje optymalnie swoich szpalt i tam jest dużo pustych przebiegów. No
No i co? Będziemy się bawić w te gry? Bo niektóre już żeśmy omawiali, ale nie pamiętam akurat, które, bo to było parę miesięcy temu. The Goonies na pewno, Blinkist na pewno omawialiśmy. Infiltrator to jest ta gra, gdzie jest facet wieczorową porą w płaszczu. W bibliotece. Tak. Idzie do biblioteki kongresu. I to jest oczywiste, od razu chcesz zagrać, nie? A potem grasz i mówisz, kurde, lata tym helikopterem, a gdzie ta biblioteka? A, biblioteka kongresu, to jest klucz w tej historii. Tak. Boulder Dash to oczywiście omawialiśmy, Mule również, pamiętam Tiger Attack. Nawet chyba po tym zrobiliśmy sobie na jakimś afterku granie w tego typu gry. Takie strzelanki typu Tiger Attack, Espial, takie pionowe. F-15 Strike Eagle, chyba też omawialiśmy. Mhm. Chyba wszystkie, te z małego Atari chyba wszystkie Lamp. Omówiliśmy. Black Lamp, Mr. Do i World Soccer. Wiesz co, musiałbyś odpalić, Ani kochany, poprzedni numer i porównalibyśmy, czy rzeczywiście ta lista jest niezmienna, bo tam się musiało coś zmienić, podejrzewam. Chyba, że chcesz, żebym ja to zrobił teraz. Właśnie, jeżeli nie masz pod ręką PDF. Nie mam pod ręką, mam za to Atari.pl pod ręką. Ja to zrobię w takim razie, bo mam tutaj moje Atari pod ręką i zobaczymy numer 6 w takim razie. Okej, bo tak przełączyłeś, a zauważyłem tam kawałek opisu Midwinter, części drugiej. I było przenosi nas na tropikalne wyspy z klimatu mroźnego. To jest gra chyba symulator lotniskowca, z tego co pamiętam. Midwinter? Nie. Nie? Nie. Nie jest się dowódcą lotniskowca? Raczej nie. Raczej to jest gra przygodowa, o której nam miał opowiadać Peter. Zagrać miał w ten. Bo mówi, że dużo w tę grę grał. Okej. Okay. Zaraz przechodzimy do gierek, Wademekum, gdzie jest top. Dobrze, no to top mamy tak, Zybex, Infiltrator, Blinki, Skary, Guni, Silent Service, River Ride, Boulder Dash, Henry's House, Feud, Exploding Wall, Battleships, Robbo. Czyli tych na końcu gier nie było. Czyli nie było World Soccera, Mr. Dublek, Lempa i Karateki i F-15 i Tiger Attack. Czyli troszkę konfabulowaliśmy. Dobrze. Czyli możemy sobie od w sumie Mule opowiedzieć parę słów. Znakomita gra dla kilku osób. Na nieznanej planecie ląduje statek z uczestnikami gry. Każdy dostaje działkę i musi sobie radzić aż do następnego przybycia statku. Buduje się działki, uprawia ziemię, handluje, kupuje. Gra, w którą grać można bardzo długo i się nie znudzi. Polecana jednak głównie starszym użytkownikom komputerów. No to panowie, to już my, już możemy w Mule grać. Powiem tak, na listach przebojów gier na Atari Mule jest bardzo wysoko, jako jedna z najlepszych. Szczególnie darzą ją sentymentem Amerykanie i ludzie Zachodu. Prawdopodobnie dlatego, że ta gra była dobrze rozreklamowana i też dostępna instrukcją. Oczywiście u nas piratowi brakowało, więc dopiero po latach pamiętam, że z tą grą się zapoznałem. I to dzięki Zydze, który ją jakoś tam rozgryzł, bo gdzieś chyba kupił instrukcję. I naprawdę świetna gra. Świetna. Z tym, że no, graficznie zniechęcająca, bo to takie wczesne lata 80. Nie wiem, czy tu są fani tej gry? Ktoś grał? Tu nie ma fanów, ale każdego fana tej gry zachęcam na przyjazd, na każdy zlot, na którym jest Lewi z Krapem, nie? No właśnie. Tak, i oni grają. 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 Ale był ktoś ostatnio. Nie wiem, bo ktoś nam opowiadał na którymś afterku, albo być może u nas wszystko gra właśnie o Mule i to tak
Nie wiem, czy Knieck Sorcerer opowiadał o tym, że on w to grał. Bo parę sztuczek. I nie wiem, czy Tedes czasami też nie opowiadał o tym. Dosyć wcześniej, kilka miesięcy albo lat temu. Dobrze. Dalej mamy Tiger Attack. Gra do złudzenia przypomina znany z automatów hit Flying Shark. Niewielki samolocik nad dżunglą, atakującego przeciwnicę, szybka strzelanina, w ładnej grafice, bardzo dobra muzyka, typowo zręcznościowa, bardzo wciągająca. To wszystko prawda i ogrywaliśmy też na afterku ją, między innymi tego typu, czyli też wszystkie strzelanki samolotowe, czy też statki kosmiczne, które lecą do góry planszy, a z góry nas atakują różne rzeczy, a lecimy, a widok jest z góry, o, na teren. F-15 Strike Eagle. Autorem programu jest Sid Meier, jeden z najlepszych specjalistów od gier symulacyjnych. Akcja programu rozgrywa się wyłącznie w powietrzu, ale mnogość opcji powoduje, że nawet bez elementu startu czy lądowania jest ona bardzo atrakcyjna. Kilka misji, cele naziemne i powietrzne do zniszczenia. Nie wiem jak wy, ja grałem w to bardzo dużo i skończyłem wszystkie misje. I byłem z gry bardzo zadowolony, dlatego że ona była dynamiczna w przeciwieństwie do innych symulatorów lotu, takich jak Flight Simulator czy co tam jeszcze było takiego Solo powolnego. Solo Flight szlamazerny było. Ale wiesz co, akurat w Solo Flight nie grałem za dużo, bo to było dla mnie trochę nudne. Za to grałem w takie gry jak Speedfire Ace i te inne, które były tak naprawdę napisane w Basicu kompilowanym chyba. Więc to było słabe. Daimono podaje jeszcze inne tytuły. Super Huey i Tomahawk. Tak, to były trzy moje ulubione gry. Super Huey, Tomahawk, zresztą na tym samym silniku, z tego co pamiętam. I F-15 ze względu na dynamikę, ale szkoda, że tam nie było startu i lądowania. Dopiero po tym, jak przesiadłem się na STK, to się tak naprawdę symulatory zaczęły lotnicze. Karateka. Tu jeszcze Mono poda infiltratorze, ale w infiltratorze symulacja lotu była bardzo symulowana, w sensie udawana. Tam nie było tak naprawdę symulatora lotu, bo się ekran przesuwał lewo, prawo i mogłeś najwyżej nacisnąć klawisz i on sam lądował i sam startował. Karateka, no to wiadomo, też wielki hit atarowski. Ta cała lista top 12 to wygląda na to, że powoli wymieniamy wszystkie najlepsze gry na Atari. Ale Krzysiek, zwróć uwagę na to, jak to jest opisane. Majestatycznie poruszająca się duża postać bohatera. Mówisz o karatece. A, bo tak można określić karatekę. No jest bardzo powolna, ale porusza się majestatycznie. To jest lepsze określenie na wolne poruszanie. Ale to mnie strasznie odrzucało od tego karateki. Natomiast niedawno właśnie, wiele lat później, dowiedziałem się, że robił to chyba ten sam człowiek, który robił... Mechner. Tak, Mechner, czyli ten od Prince of Persia. Stąd te nad animacjami tak się strasznie ludzie zachwycali. Mm-hmm. No, podobne animacje, tylko oczywiście ze względu na platformy 16-bitowe szybsze były. Another World, tak? Też chodziło o to, żeby płynność pokazać taką filmową, a nie na przykład pixel art, tak? I w karatece też ta animacja wyróżnia grę. Tam jest naprawdę pięknie zrobione. Ci ludzie podbiegają, kłaniają się, tak. Nie zgodzę się, panie redaktorze. Ostatni karateka, którego trzeba pokonać, podchodzi i kopie w jaja, jak się biegnie w ten. No, wiesz, ale sam fakt, że tam zobaczyłeś jaja, to już świadczy o dokładności animacji, nie? Na pewno piękna gra. Tylko piekielnie trudna właśnie przez to, że była taka opóźniona trochę. Te reakcje bohatera, majestatyczne ruchy były.
Niestety to troszkę psuło zabawę, ale jeżeli wam brakuje dynamiki, to możecie sobie pod emulatorem trochę przyspieszyć emulator. Wtedy ono dostaje dynamiki. Mi się bardzo podobała animacja w tej grze, ale niechętnie do niej wracam, wiesz? Bo nieprzyjemnie się w nią grało po prostu. Wiesz co, trochę w tym prawdy, bo też się męczyłem z tą grą, żeby to ukończyć, ale powiem wam, że to, co mnie pociągało właśnie do tego kolejnego morderczego próbowania i jeszcze raz i po raz tysięczny, było to, że ta gra była taka filmowa, te stawki, prawda? Ona opowiadała pewną historię. I mimo, że to była prymitywna bijatyka, prosta, no bo prawej przeciwnik, lewej ty i parę ciosów wyprowadzacie, to jednak było ciekawe to, co jest dalej, co się wydarzy, jaki przeciwnik się pojawi. Więc z mojego punktu widzenia było to takie fajne, a takich gier nie było za dużo. W ogóle na 8-bitowcach, z takimi przerywnikami ambitnymi, ładnie narysowanymi, mimo że nie grafiką całoekranową, a mimo to świetna historia. I zdaje się, ona się nie zwała Księżniczka Marika, tylko Mariko, nie? Tak mi się wydaje. Jak ktoś się nudzi, to w międzyczasie może odpalić karatekę, bo jest to opisane w historii na początku. Tam, gdzie ten Evil coś tam. No i Black Lamp. Też jedna z moich ulubionych gier, której akurat nigdy nie skończyłem, bo chyba była uszkodzona tej wersji, co ja miałem. No ale w nią się nie grało dla rozgrywki, bo była mega trudna, bez nieśmiertelności. Właściwie niemożliwa do ukończenia. Za to była przepiękna. Muzycznie, graficznie. Tej Mono zwrócił uwagę na czacie, że Black Lamp to gra, którą zapamiętał z powodu majestatycznej, przepraszam, chciałem użyć lepszego określenia, wspaniałej muzyki Richarda Mansa. Ale to jest chyba przeróbka Greensleeves tak naprawdę, ale... No i w samej grze też jest jakiś klasyk średniowieczny przerobiony motyw. Dobrze, mamy też Mr. Do Data Softu. To jest konwersja z automatów, jeśli dobrze pamiętam. No i co tu dużo gadać? Wciąga niesamowicie, tak? Powstało dużo przeróbek tej gry z nowymi planszami, z tego co wiem. Pan Do zbiera w swoim sadzie owoce. Przeszkadzają mu w tym całe hordy insektów. Jedyną jego bronią jest szybkość i kulka na uwięzi. Pan Do. Się tak rozśmieszyło. No, ten opis jest dobrze przefabularyzowany, powiem szczerze, jak na tę grę akurat. Ale tak jest właśnie. I kulka na uwięzi. I tablica wyników podnosząca atrakcyjność gry? Tak. Uważałeś za wybrakowane tytuły, które nie posiadały tablicy wyników? Pytasz mnie o to, czy wyniki innych osób mnie motywowały. Nie, dlatego że akurat, wiesz, to nie były czasy gier sieciowych, ani było możliwości... Miałeś te, które sam zagrałeś, tak? Najczęściej, lub ewentualnie miałeś jakieś takie wpisane na żywca autorów gry, tak? Plus na przykład autor gry taki 100 tysięcy, drugi 50 tysięcy. W ogóle nieprawdziwe wyniki, tylko takie na sztywno wpisane, więc to nie była żadna motywacja. Motywacją mogło być co najwyżej granie z kolegą i on sobie zapisywał swój wynik, ja swój i w ten sposób. Potem się pojawiła rubryka, zdaje się, w Top Secrecie z takimi właśnie wynikami, więc można było się porównać na szerszym forum. Ja specjalnie zadałem to pytanie, nie żeby wydłużyć odcinek. Nie, ono jest dobre, ono jest dobre. Tylko dlatego, bo jako użytkownik magnetofonu nie miałem absolutnie żadnej szansy
posiadać cokolwiek innego niż to, co wpisali autorzy, właśnie było tam Janek 20 miliardów punktów, Karol tyle i tak dalej, tak? Ale bywały to... gry, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale bywały gry, które tylko nie na małym Atari, a na Atari ST, które po skopiowaniu już tam enty raz, tak, miały jakieś wpisane wyniki na dyskietce. Do tego chciałem właśnie odnieść się, ale to do swoje. No, nie, no, chciałem powiedzieć o takiej grze, której Wings of Death, jedynka, dwójka, w której właśnie pobiłem wszelkie światowe rekordy, dlatego że znalazłem trik, który umożliwiał... Nie hak na save'a, właśnie nie, chociaż to się zdarzało na przykład w SimCity, że można było to poprawiać. Ja zdaje się, to publikowałem takie nawet poprawki w gazecie Estefan, w tych grach, w których osobiście znalazłem różne rzeczy, ale chodzi mi o to, że w samej grze było miejsce, w którym można było w nieskończoność sobie nabijać punkt. Ja sobie tam nabiłem ze 100 milionów dodatkowo i w ten sposób, ale to trzeba było wykryć to miejsce, nie? A to, co ja chciałem powiedzieć, to kwestia posiadaczy dyskietek, dlatego, bo tak jak już mówiłem na wcześniejszych odcinkach przeglądu sportowego, to zaszczepiłeś mi ten przegląd sportowy, środowiska prasowego, to w bibliotece publicznej u mnie na osiedlu, myślę, że to nie był ewenement tylko akurat tego jednego miejsca, można było wypożyczać kasety i dyskietki dla komputerów 8-bitowych. I o ile z kasetą, to wiadomo, kopiowało się i się zwracało i było bez problemu. Natomiast jeżeli chodzi o dyskietki, to zastanawiam się, czy może macie jakieś takie doświadczenia w tym temacie, bo tak jak teraz powiedział, jeżeli ta dyskietka była już ileś razy skopiowana, ewentualnie zwrócona, to mogła mieć właśnie czyjeś wyniki już zapisane. I to mogłoby być ciekawe. To jest ciekawe zjawisko. I mogłoby być ciekawe prześledzić właśnie takie przepływy high score'ów. I wtedy ma to sens ze stacją dyskietek. Aż za nie mówiliście. Wszystko działa, tylko chyba ludzie za nie mówili. Uproszenia, że masz takie poważne zagadnienia. Może jak na tę porę. Faktycznie, to zastanówcie się, praca domowa. Pierwsza praca domowa z audycji, z amatorskiej, hobbystycznej audycji. Praca domowa. Proszę, na przyszły tydzień każdy z was zrobi rozprawkę, jak wpływał na wyniki innych graczy na pożyczanych kasetach lub dyskietkach. Mono, wiesz co, zadaniem domowym mogłoby być też zagranie danej gry, bo powiem ci szczerze, jak tak sobie przeglądamy tę listę, to aż mnie naszła ochota, po pierwsze, żeby zagrać w The Goonies, bo zawsze na to ostatnio rzecz mnie pogonił. Goniłeś mnie za to, że grałem w The Goonies podczas audycji. To jest raz. Zagrałbym tu jeszcze w Mule, ale to z kimś, kto przypomni mi zasady, bo nie chcę się czytać całej instrukcji. Zagrałbym... A nie chcesz zagrać z pewnego... niewysokiego mężczyzny w płaszczu, który szuka czegoś Nie chciałbym zagrać właśnie, bo irytowała mnie ta gra, szczerze powiedziawszy, a do drugiej części nie doszedłem, bo część pierwsza irytowała. Poza tym na magnetofonie nie miałem. Magnetofonie to miałeś tylko lądowanie, tak jak ja. Tak. I zagrałbym w Mr. Do, bo jeszcze było kilka innych gier tego typu, albo nie wiem, czy naśladownictwa, czy jakieś takie analogie do Mr. Do, ale też nie kulka na uwięzi, tylko na przykład jakiś podobny przedmiot wyrzucany do przodu i hordy insektów, całe hordy, bo jeszcze są pół hordy dla odróżnienia i niepełne hordy. Nie wiem, jak autor Tomasz Mazur. Ćwierć hordy i kohorty hord i plutony pod hord. Tak. Ale jeszcze nie wspomnieliśmy o ostatniej grze World Soccer firmy Zeppelin Games. To dobre udźwiękowienie na pewno było. Wiesz co, nie pamiętam udźwiękowienia. Nie wiem, czy jakieś było, ale była piękna grafika. I grałem w to dosyć, no, dużo czasu na to poświęciłem, bo podobała mi się ta gra. Dlaczego mówię? Bo Zeppelin Games miało silnik odgrywający fragmenty pamięci Atari jako dźwięki.
I dlatego one są dosyć charakterystyczne. No i tutaj prosty opis, tak? Zostałeś menedżerem drużyny piłkarskiej, wybierasz skład, ustalasz taktykę na poszczególne mecze, kierujesz treningami. Wzbogaconą ciekawą grafikę i sprawozdania z meczy. Wydaje się być godną polecenia. Wydaje się być godną polecenia. O. Czyli... A grałeś na grę? Ja grałem, tak. I jeszcze powiem dlaczego, bo ostatnio tak mi coś naszło na zagranie w menedżera piłkarskiego. Tylko nie chcę jakiegoś Polska Liga Menedżer, Legia Warszawa, tylko chcę zagrać coś, co było w epoce. I to jest coś tego typu? Wiesz co, to jest prosta gra, tak. I to jest coś tego typu. Nie wiem, co masz na myśli, mówiąc coś tego typu, ale to jest właśnie coś tego typu. No nie musi być obliczanych strategii na całe rozgrywki, wiesz, finałów Mistrzostw Świata w piłce nożnej, żeby trenować swoich zawodników przez 20 lat wstecz, żeby doprowadzić do finału, tylko wystarczy, że będzie pewnego rodzaju zarządzanie piłkarzem. Bo to się gra w mecz, czy się gra w zarząd, w menedżera piłkarskiego? To się gra w menedżera. Ustawiasz drużynę, dobierasz piłkarzy, no i na wynik, że tak powiem, musisz meczu poczekać i jest sprawozdanie z meczu, które możesz na szczęście. No tak. Gdyby to był real-time menedżer, to może i tak, ale na szczęście nie jest. Ten element sprawozdań z meczów, jeśli dobrze pamiętam, nie był przydatny, on był męczący tak naprawdę. Ale można było to skipować. No ale to jest druga gra, którą, bo rozmawiamy teraz o tym, w co byśmy zagrali. Powiem ci szczerze, że Black Lamp dużo mi to mówi, ale nie mogę sobie kompletnie przypomnieć, jak grałem w tę grę. Wobec tego chętnie ją właśnie się pobrała, mówiąc w skrócie. A World Soccer teraz mnie zachęciłeś. Bo jak powiesz, że jest Michał, to jest gra dla bardzo dużych koneserów, nie warto. Ale to jest, nie, to jest właśnie zrobione tak, żeby było takie, Zeppelin uderzał właśnie w rynek masowy, także nie robili jakichś skomplikowanych rzeczy, więc to jest stosunkowo prosta gra. Ja tutaj mogę ją zaraz odpalić, jakby coś. I nawet mógłbym ją pokazać, zaszerować. Wybierasz sobie Manchester United, dajmy na to. Kontra Celtic. Pokazać w ogóle? Czy? Bo to chyba będziemy na tym przeglądzie gier. Pokazać. Dobrze, bo będziemy chyba na tym przeglądzie gier dla małego Atari kończyć, bo jest, dochodzi 23. I następny odcinek rozpoczniemy od gier dla Azteka, więc możemy sobie po prostu tak zrobić właśnie, że przyjrzymy się. To ja kończę tutaj szerować. I włączymy sobie szerowanie. Czy jest to widoczne? Tak, widać. Możemy sobie wybrać team tam z ligi angielskiej, jak widać. Zaraz, bo coś mi tu joystick nie działa. Aha, bo tu joystickiem chyba się nie obsługiwało. Muszę go wyłączyć. Nie, dalej mi coś tu nie działa. Select start może. Nie. Na pewno nie. O, dobra. Joystick po prostu coś się tutaj wyłączył. Zmieniamy, mamy Arsenal, Dundee, Tottenham, Rangers. Nie wiem, jaki sobie życzycie? Są tu jacyś fani piłki angielskiej? Chelsea grałem. Aston Villa. W latach 90. W latach 90. Podejrzewam, że tutaj jest spis drużyn z ligi angielskiej, ale z ówczesnej, a Chelsea zdaje się wtedy było gdzieś tam, plątało się. Chelsea to niżej. Siódma liga jest. Dalej. Nie, no dobrze. Ja miałem taki program na Atari, że było Chelsea, bardzo przykro. No, prawdopodobnie podmiana nazw w samym programie to, wiesz, to nie jest problem, nie? Więc ja tutaj wziąłem pierwszy lepszy plik z naszej bazy danych. Z ciekawości. Archiwum. Popatrzcie, że tu są połączone ligi. Celtic Glasgow to jest szkocka liga obecnie. Tak. No tak, w sumie tak. Podejrzewam, że mogło być też tak, że ktoś dopisał na tej zasadzie, co tutaj George mówi, to ktoś mógł dopisać sobie swój ulubiony, nie? Na przykład są Rangersi też, nie?
No dobrze, to co bierzemy? Szybka decyzja, panowie. I pani. Pani decyduje, że Liverpool. Dobra, Liverpool. Okej. My lord. Bierzemy start. Jak widać, gra jest bardzo ładnie wykonana, ładnie narysowana. Ma piękne przerwania DLI korzystane. Chcę zwrócić uwagę, że Łukaszenko w lewym górnym rogu. Tak. I on obsługuje bank, widzisz. W tamtych latach pracował w banku jeszcze. Jasne. Pozwólcie, że z wami będę sobie przypominał te opcje, bo ja przecież nie wszystko znam na pamięć, co grałem w roku 93. Więc bierzemy do banku. Bank manager. Good morning. Here are the details of your bank account. Proszę bardzo. A właściwie Szymon tu powinien nam czytać ze swoim brytyjskim akcentem. Jesteś Szymon? Jak Szymona nie ma, to ja mogę zjeść kanapkę i będzie dosyć podobnie. Bo trochę... Nie, no kakże, koniecznie. No jest dawaj, gdzieś. Dawaj. Jest gdzieś. Weźmy jakąś pożyczkę może. How much? Co, na piłkę? To nie ma co inwestować, proszę was. No ci się zwraca trochę. I teraz możemy... kiedy, gdzie, co ty? Tutaj masz ten, Misza, bo ty byłeś zainteresowany graniem w to. Tu masz nazwiska graczy, na przykład Szkieletona, Kipona, Andersona, Tomasona, Persona, Midlemasa i Smitha. I Gustafsona. Gustafsona i Tomasona. Ten, Torga Legirson. Tak. I tutaj masz pozycję, na której występują. GK to pewnie jest goalkeeper. LB to pewnie lewy brońca. Left block, tak. CD to pewnie jest... Kladnik. Jak? Center coś, ale nie wiem co to zda. No tak, właśnie. Defensor. Okay. Czyli środkowy obrońca. Right, no to wiadomo, C centralny, czy środkowy, R to prawy, B to pewnie będzie, M to jest midfield, albo czy, pewnie któryś będzie pomocnik, a któryś napastnik. Tylko musimy F to będzie napastnik. O. Forward jest. Tak. Na... M to będzie pewnie pomocnik, a B to obrońca. A co LW, to nie wiem. I CF to też nie wiem. Czekaj, lewy skrzydłowy, left wing. Wingman jakiś. A, może być, tak. Prawy skrzydłowy i lewy skrzydłowy. Czyli w takim systemie można. I to taki system jest tego nazwiska. Tak. I tu masz ich wiek. Od 19 lat, nie, od 18 lat to maksymalnie tutaj w twojej drużynie 25. Starych taki widzisz. Ale bardzo młoda drużyna. Fit to pewnie jak się czują. Zdrowotnie, jak są wyszkoleni, tak. Niekoniecznie, bo ja na przykład kupiłem ostatnio w Biedronce chleb fitness i nie wiem, czy miał kondycję, czy nie miał, ale to chyba nic nie ma wspólnego. Speed to pewnie jest ich szybkość. Jak widać tutaj niektórzy są dosyć powolni. To jest ile speeda wciągnął? Przykładowo, tak. I AB. To czy brał udział w aferze ArtB i jaki procent udziałów miał? Tutaj padło słuszne pytanie ze strony Mono, a gdzie sędziowie? Wydaje mi się, że sędziowie w grze menedżera piłkarskiego będą na innym ekranie, bo w banku pobierasz pieniądze, a przy sędziach będziesz je, że tak powiem, tam pokazywał im, gdzie mogą je sobie odebrać, z której szafki w szatni. Tylko nie wiem, jak tu pokazać, co my tu mamy zrobić. Szybki jest. Tak, tylko że jakby to powiedzieć, tu coś strzałki, nie wiem czy to jest 11 graczy wyselekcjonowanych, czy ja mogę coś tu zmienić, nie wiem, nie pamiętam. Dobrze, ale na razie weźmiemy next. Mono, jeżeli chodzi o sędziów, to przekupywanie sędziów masz w polskiej grze piłkarski poker, tak? Teraz tak. To w brytyjskiej lidze to się nie zdarza?
Wydawało mi się, że... Nie, tam jest to jawne. To są, wiesz, służby są jawne i służby niejawne. To są akurat służby jawne. Są moim zakłady jest opcja do tego. A co oznaczało fit? Że koleś jest wysportowany? No raczej tak. Aha. Czyli ogólne też parametry. Dobra, zobaczmy, co jest on air. Do you want match commentary? Yes, I do. O, tak to będzie śmiesznie. Audio będzie, Szpakowski, czy tam? Nie, nie będzie audio, będzie wideo. Ale to też... To lepiej. Właściwie teletekst będzie. Tak bym to określił. Medic. Zobaczmy medic. Na razie nie ma żadnych uszkodzeń u naszych pracowników, ale będzie tutaj lista tych uszkodzonych, przyczyna uszkodzenia i ile tygodni pauzowania go czeka. Tu mamy chyba zapis na kasetę albo coś takiego, kliknę. A, load and save. Dobrze. No, na razie tutaj mamy plik samouruchamialny, nie jest to dyskietkowy, więc... No i zobaczcie, nie widzicie, nie mogę. Klikając exit, o, coś stawia opór to. I teraz scout, czyli ktoś, kto wyszukuje. Scout, your team's breakdown, defense. Mamy biedną defensywę. Mam nadzieję, że chodzi o to, że oni mało zarabiają u nas, a nie, że midfield i attack. Wszystko jest biedne. I gościu rekomenduje wzmocnienie defensywy. No to dobra, no kupmy. Buy a player. Najlepszą obroną jest atak, czyli trzeba kupić. I gościu mówi, że słyszał ploteczki, że jeden z graczy jest dostępny. E. Davis. E. Davis ma 21 lat, jego fitness jest 64 i ability 36. Position goalkeeper. A speed ma 34 i kosztuje 40 tysięcy funtów, a my mamy 420 tysięcy funtów kredytku. Kurczę, tylko jakby to było we frankach, to moglibyśmy może nie spłacać. No niestety. Co, kupujemy czy następnego sprawdzamy, bo mamy goalkeepera. Trzeba zobaczyć, czy nasz jest lepszy czy gorszy. No właśnie, nie pamiętamy parametrów, trzeba by sobie na karteczce wypisać. Ale myślę, że goalkeepera nie. Print screena może zrobić. A, czyli w tym tygodniu tylko mogliśmy jego kupić. To zaraz spróbujemy jeszcze raz. Zaraz zobaczymy, gdzie mamy nasz team. Czekaj, w banku to było? Nie. Zaraz, gdzie jest tu nasza jedenastka? Tu jest chyba pierwsza jedenastka. Mamy Skeltona, który ma fitness 80 i speed 75. To po co mamy kupować wolniejszego jeszcze? I młodszy. I młodszy. Może jest mniej doświadczony przez to. Nie wiem, co to jest AB, ale no, się dowiemy pewnie. I na ławce mamy goalkeepera. I na ławce mamy goalkeepera. Nie będziemy kupować kolejnych. Dobrze, to tutaj mamy jeszcze, kogo wyznaczamy do... W instrukcji to jest ability, ale nie wiem, co to znaczy. Ta instrukcja to jest... Zdolność do gry może. Umiejętność. No, albo zdolności takie do gry, czyli że umie lewą nogą, prawą nogą, triki robi. Dobrze. Że trafia w piłkę. No. Tak. Dobrze, teraz tak. Select team, defense. Aha, ustalamy sobie. I co to jest FIS? To pewnie coś znaczy ważnego. Już powiem. W instrukcji jest napisane, że do pierwszej jedenastki jest F. A S to są te, które są w substitute. A, bench, substitute, tak. Czyli F, rezerwowej. Tak, mogliśmy się domyślić w sumie. F to jest first team, a S to jest substitute. Dobrze, czyli tak. Mamy Skeletona jako bramkarza i dwóch bramkarzy zapasowych. Middle mass 54. A, tego byśmy sprzedali Bena, gdyby była okazja. Dobrze, teraz mamy tak, dwóch obrońców lewych. Dobra. To właściwie jest już przygotowane wstępnie, więc właściwie nie musimy ten. Midfieldzi są. I atak jest. Dobra. Tutaj jeszcze funcioki.
A, można sprzedać gracza. No to może sprzedamy tego Bena. Ale nie sprzedawa jednego golkipera przed rozegraniem pierwszego meczu. Nie, właśnie sprzedamy go przed bo jak rozegra chociaż jeden mecz, to może być mniej warty. Akceptujemy ofertę. Jakie podejście, no słusznie. Mi chodzi o to, że... Może się coś komuś złamać, tak? No właśnie, może się ten pierwszy... To se kupimy tego... Składu może dostać kontuzję. To se kupimy tego, co nam oferują bramkarze. Robisz, Krzysiek, dywersję na tyłach wroga. Sprzedajesz im naszego bramkarza, tak? Tak. Ile mocy może taka prosta gra? To mi przypomina... strategiczno-zręcznościowa, bardzo, bardzo dobra koncepcja. Tak, ale to mi przypomina historię z rzeczywistości, który w tym sezonie Lech Poznań zastrzegł w umowie, wypożyczając jakiegoś takiego swojego gracza do jakiegoś zespołu, chyba Zagłębia Lubin. To był chyba Czarnkmurkowicz, taki z Bałkanów gracz, że przeciwko drużynie Lecha Poznań on nie może występować. Czasami takie klauzule się wstawia, ale komentatorzy, którzy widzieli, jak ten gra człowiek, proponowali, żeby wstawić właśnie klauzulę, że on musi grać z tym zespołem, bo był tak po prostu tragicznie słaby, że jego wszelkie występy powodowały większe zagrożenie dla drużyny, w której właśnie grał, niż dla przeciwnika. To tak a propos. Teraz tak, tutaj zapewne ten gwizdek oznacza, że przejdziemy do meczu, do grania, więc jeszcze tutaj tą piękną drukareczkę. Co my tu mamy? Aha, jest World Soccer. Gramy w tej dywizji trzeciej, czyli w lidze trzeciej. I tutaj mamy 20 zespołów ligowych, no z różnych stron Europy, jak widzę. Z Bayernem na pierwszej pozycji teoretycznie. Oczywiście to wszystko startuje dopiero, więc to jest alfabetycznie. Jaka to liga jest? To chwileczkę, to nie jest liga, tylko to jest... Liga Światowa, no. To jest światowa. To jest Liga Światowa. W oryginale to chyba możesz rzucić okiem, czy czasami nie było tak, że World Soccer to był tylko jakieś na przykład brytyjskie albo jakieś tam, bo być może ktoś pozmieniał tutaj. Torpedo, no to wygląda jak Dynamo, ale co to jest to Osasuna? Osasuna Pampaluna. To jest taki zespół. Tak, tak. Nie, no wszystkie tutaj zespoły to są prawdziwe zespoły. Z tego, co widzę. Żelaznica to jest chyba jakiś zespół ze wschodu. Zaragoza, no to wiadomo. Instrukcja mówi o tym, że to pierwotnie chodzi o to, żeby przeprowadzić brytyjski klub przez rozgrywki światowej ligi, w której wszystkie znaczące zespoły europejskie będą brały udział. Więc jednak wygląda na niezmienione to dziwactwo. Ale możemy sobie później porównać jeszcze inne wersje tego, czy czasami hakerzy sobie tutaj nie postawiają jakiś swoich ulubionych na przykład, nie? Bo nie sądzę, żeby Żelaznica coś tam było jednym z wiodących światowych zespołów piłki nożnej. Tak samo jak Saint-Mirren. Nawet w latach 90. Dobrze. Ja, drogi kolego Mono, to była w tym roku pewnie w Wołyniu jeszcze. Ale czekajcie, tam był taki zespół z Sochaux przez CH. To może Soho, jakiś Sochaczew. Soho, nie Sochaczew. Sochaczew. Znicz Sochaczew. Są nasi, są. Ale wiesz co, ja mam wrażenie, że widziałem, jak grałem w epoce w World Soccera, to były inne zespoły. I nie wiem, czy też nie były polskie jakieś. Dobrze, przechodzimy do gwizdka. Więc gwiżdżemy. Czekaj, tu coś jeszcze było na tym? Nie. Jeżeli udostępniasz dźwięk, to wiesz, że nic nie udostępniasz. Nie ma tu dźwięku. Play match. Your next opponent is Newcastle. To jest mecz ligowy. Będzie grany w domu. Mamy słabą defensywę, ale mamy average midfield i average atak.
Proszę? Dobrodziejnik. A, przepraszam, tak, tak. Czyli mamy duże szanse przegrać. O. Dobra, gramy. I teraz jest ten komentarz, o którym wspominałem. Ja sobie w czasie grania go... Wiesz co, ale ten, to jest na dłuższą metę, że tak powiem, męczące, nie? Bo wiesz, to sobie to tutaj... Wideo. Tak, w 13 minucie, no to taki, wiesz, opis, co tam się działo, wiesz, no co cię to obchodzi, co się działo, nie masz na to wpływu, nie? Więc po pewnym czasie to męczy, bo to jest długie, tak? A to jest losowe, czy cały czas to samo jest? Jeszcze tak mniej lub bardziej. Nie, no losowane z jakiejś puli, nie? No przecież to nie jest tak, że sztuczna inteligencja tu teksty pisze. No i zgodnie z przewidywaniami do połowy przegrywamy z Newcastle. Możemy zrobić substitute. Tak, podstaw kogoś. Ale tam sami najlepsi trafili, wiesz? A Smitha dałeś? Nie. Mogę dać Smitha, dobra, damy Smitha. On jest forwardem. No tak, ale to jest, wiesz... Jest lepszy niż Hartnell. Musimy ściągnąć Hartnella w taki układ. Dobrze. Nie, nie dałeś Smitha. Nie strzelił. Nie wstawiłeś go. Teraz jest okej. Dobra. Welcome back to the full-time highlights. This is Josh McDonald. Jest Szymon, audio. Tak, prawie. No właśnie Szymon by się tu nadawał jako taki brytyjski, wiesz, komentator. No już tak zareklamowałeś Szymona, to się wstydzę przeczytać. Ja się wstydzę teraz, no. No i coś dryblują i co, nie sprzedają. Strzelają. Bitwę keeper, super lob kick. To jest dosyć dobre też do czytania, żeby sobie opanować terminologię piłkarską. Ha, panowie, widzicie? Dobra zmiana, gratulacje. No to George, to twoja zasługa, bo żeś się uparł na tego Smitha i widzisz. Także proszę pani i panów, zarobiliśmy chyba 14 233 funty. Tak jak wygrywanie. Baksik, widzisz? Jak to? Jak baksik, dobry jesteś. Baksik. Tak, tak, kojarzę. Mamy tu inne wyniki. To kontakt zawodowy, kas, czy... No nie. Nie znam człowieka. Przynajmniej przed żadnym sądem się nie przyznam. Chciałem powiedzieć, że podobało mi się, że jednak ten opis, który się pojawia, to jest ciekawa automatyzacja tego, bo to jednak jakaś symulacja się odbywa pod spodem i wyglądało całkiem plastycznie. Ja rozumiem, że 40 mecz będzie nudny jak flaki z olejem, bo będą podobne teksty cały czas się pokazywały, ale ogólnie to wygląda bardzo ciekawie. No ale że Hamilton wygrał 4-0 z Hertz, no to powiem, że jestem zaskoczony. No ale okej, dobrze. Akceptujemy te wyniki. Co, bierzemy więcej kredytu w banku i w nogi, czy gramy dalej? Panowie, wasze, przepraszam, panowie i pani, wasze pomysły teraz. Słucham. Zapisz stan gry. Zapisałem. Jak zagrasz, to dobra. Możemy wziąć potem kredyt? Jeszcze? Nie wiem. No to nie wiem, zobaczmy. Mamy w tej chwili tak, 475 tysięcy w kredycie, a sama pożyczka 400 tysięcy. Niepotrzebnie chyba ją wzięliśmy, bo nawet nie możemy kupić za bardzo tych lepszych graczy, bo nie oferują nam w ogóle lepszych graczy. I zagrać. Chcę zwrócić uwagę, że 14 tysięcy zarobiliśmy, a obsługa kredytu 3500 prawie. Tak. Dobrze. Wages to są jeszcze dla piłkarzy? Nie. Tak, nie, myślę, że to jest spłata właśnie. Ta. Aha, obsługa. No. No dobra. Co możemy tutaj sprawdzić sobie? Wages to są wypłaty. Tak, ale dla piłkarzy chyba tak, nie? Nie, bo to w banku to może dla banku. No więc właśnie to trochę dziwne, ale być może, że przez bank płacimy, tak? Więc może tak być. Dobra. Jakieś złamania, kontuzje nie ma, dobrze. Skauci.
może coś zaoferują, to sobie kupimy. Your team jest biedny jak mysz kościelna. That's all the place I recommended this week. No ale zaraz, czekaj, no jak? Nie ma żadnej rekomendacji? No to bój. Nie ma. Nie ma nikogo. Co my mamy tu z pieniążkami? Możemy kogoś sprzedać jeszcze. Nie chcemy. A może spłacimy ten kredyt, co? Może da się spłacić ten kredyt? Wzięliśmy go niedawno. Dało się. How much? Wszystko spłacimy. Ale przecież żaden bank nie jest zainteresowany spłatą kredytu. No ale... Musisz płacić odsetki. No. Oni chcą... Tak, oni chcą obsługę. Ale mamy 75 tysięcy na czysto. Tylko dlaczego CR w kredycie? Bo nie rozumiem. Chyba to jest taki startowy kredyt. Po prostu. I że możemy sobie dobrać w razie czego. Dobra, no. Exit. To co? Lecimy następny mecz, no bo wiele nie wymyślimy, nie? Aha, zobaczmy tabelę, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na 7 miejscu ze względu na wygrany mecz. No, może nie być łatwo. Dobrze, panowie. Soho, czyli Sochaczew, mają dobrą defensywę, znaczy przeciętną defensywę, słaby środek pola i... Dobra, gramy. O, pojechali nas do połowy. No i Smitha, może odrobi. Wątpię. Smith już jest w pierwszej. Możemy go ściągnąć i dać tego, który to był. Hartnella. No ale jest gorszy. A patrz, jak mu skoczył fitness z 99 na 100. No, poćwiczył. No to warto, żeby grał. Ale spróbujemy, bo to i tak przegrany już mecz. 6-1 nas pocisnęli. Zarobiliśmy 11 tysięcy. Wiecie państwo, co no skandal. Soho nas tak pocisnęło? To... A to nie ma żadnej gry, tak to tak? Nie, to jest menedżer, to nie jest... A, to do... Ten. To co? To skandal. To skandal, tak. Skandal, skandal. Jak się strzela? Przerżnąłeś mecz, a zarobiłeś 11 tysięcy. Nie mam to zapytać, bo wydaje mi się, że zarobiliśmy więcej niż za wygrane. Nie, mniej. Mniej. Poza tym... Nie rozumiem trochę tego. Dobrze, mamy zapisany stan gry, więc możemy wrócić do tego sprzed 6-1, ale zamiast tego jeszcze rzucimy okiem, proponuję, na inne wersje tej gry, żebyśmy sobie zobaczyli, czy są właśnie jakieś zmiany w nazwach zespołów. Nie widzę tu zmiany. Te same. Dobrze. No, jest to samo. Czyli jednak. Dobrze, Misze, czytałeś. I teraz możemy zobaczyć na starcie. Mamy 20 tysięcy kredytków. I to jednak to są wynagrodzenia dla piłkarzy. 3245 to chyba kurczę jeszcze przed tą całą rewolucją finansową, bo teraz to się nie tygodniowo, to tyle to na godzinę by trzeba było im płacić. Dobrze, a ja wrzucę tutaj po naszej pierwszej grze. Wracamy do tematu. I co? I spłacamy ten cały kredyt. Nie mamy. No i za wiele nie można nic zrobić. Scout może nam coś sprzeda. Buy. O, proszę bardzo, mamy McLachlan. 32 lata. Fitness 37. To jest jakaś słabizna w ogóle. Ledwo się rusza, patrz. Na speed. Kosztuje 5000 funtów. Myślisz, że go doprowadzimy do tego? Takiego stanu użytkowego? Słuchaj, kup go
Doprowadź go do stanu i sprzedaj, no może będzie droższy. No to będzie musiał być droższy właśnie, znaczy musiałby grać wtedy. Nie wiem, czy go będziemy wpuszczać z takimi parametrami. Nie tak przegrywamy. O, czekaj, mamy jakiegoś jeszcze Philipsa. Pozycja prawy pomocnik. Lat 25, fitness 66. Ma wyższa, no. Tak, ale 35 tysięcy kosztuje. Dobra, weź. Nie ryzykuję, nie piję szampana. Tylko, że my nic nie ryzykujemy, bo... O, no, nie ryzykuję. Czy już nie można wziąć? Jak już się nie zdecydowaliśmy od razu, to nie można drugi raz podejść do tego. Także przykro. Znać na pamięć wszystkich swoich graczy. Tak, tak. Najlepiej sobie spisać, wydrukować. Dobrze, to gwizdziemy i spróbujemy Soho wygrać tym razem. Welcome back. Czy już nam jednego stuknęli? O, i w 14 minucie, o, odgryźliśmy się. Proszę bardzo, czy 1-1? Czyżbyśmy wygrywali? Samobuja strzeli. Liverpool znowu. Lobem. O, chyba wyrównają. Ups, nie zauważyłem wyniku, bo niechcąco kliknąłem joystick, żeby go pogonić. Ale strasznie źle się ten tekst czyta. Powinny być chyba większe przerwy między liniami. Ale wiesz co, to chyba jest już ten tryb Antique 2, tak mi się wydaje. Tak, tak. To jest zwykły high-res. Ja tu kliknąłem, o, 4-2 przegraliśmy, no ale to lepiej niż 6-1, no. I zarobiliśmy 11 148. Czyli ta drużyna Soho dosyć mocna. No. Nie ma jakiegoś trybu treningu, czy coś takiego? Nie ma, nie ma. Także no, proponuję na tyle. Ja zaraz udostępnię, zapiszę to, jeżeli ktoś zechce sobie tutaj pograć w to. Jeszcze zapiszę drugi stan gry i udostępnię na czacie. Tak, tada. Tam Andy, tam była tada. Informacja na ekranie, że zarobek jest z biletów, z Gates, i była też informacja, że od sponsorów, sponsorship. Gates and sponsorship. Dobrze, i tutaj jeszcze tylko... Także podsumowując, panie Misza, jeżeli będziesz chciał grać, jest to gra bardzo prościutka. Ale taka fajna, bardzo mi się spodobała, potrzebowałem właśnie czegoś takiego, dokładnie w punkt. Wiem, jestem dziwny. I proszę. Wiesz co, bardziej mi się podobały gry na STK-u, które były menedżerami. Tam można było rozwinąć skrzydła, bo rzeczywiście te dane mogłeś sobie podglądać. To nie tak jak tutaj, że na jednym ekranie masz dane, później musisz podejmować decyzję bez podglądu, no jednak mimo wszystko dziesiątek danych, tak?
To kwestia organizacji tej informacji. Tak, ale właśnie ona jest źle zorganizowana tutaj, czy może inaczej, no nieźle, ale niewygodnie, tak? Na STK już jednak te menedżery, to tak samo zresztą jak na Amidze czy na PC-tach, bo to już 16-bitowa era. To jednak było dużo przyjaźniej dla użytkownika, dla gracza. I tym samym niniejszym i powyższym i zaprzeszłym zamykamy dzisiejsze spotkanie środowiska prasowego, odcinek 21. Także dziękuję wszystkim za uczestnictwo. Czekaj, jeszcze dżingiel jest na koniec. No jest, ale to wiesz, poczekaj, bo ja chciałem podziękować i zaprosić na za tydzień, skoro nic specjalnego się nie wydarzy i być może sobie omówimy te właśnie jakieś takie nietypowe materiały, na przykład właśnie giełdowe cenniki. Pobawimy się w zgadywanki growe, skoro taki pomysł się pojawił. Kończysz moje Atari. Proszę? Kończysz moje Atari. No tak, tak, nie no, to moje Atari kończyć, ale jakiś jeszcze dodatkowy element. No zobaczymy jak dążymy, bo dotarliśmy do której? 21 strony, a są 32. Ale z naszym tempem to różnie może być. To dobry efekt jak na nas i tak. No. No dobra, to poproszę dżingiel. Tylko wiesz co, Misza, tak żebyśmy wszyscy słyszeli, nie? Słychać? Słychać.